Witam Państwa serdecznie. Mało mamy wskaźnienia, ale zadanie zostanie wykonane w czasie. Zostałem wywołany do postanowienia powiedzenia kilku takich ważnych regułek. I witam Państwa serdecznie na konferencji pod nazwą Historia miast Gierem Karolina i Bałcza, szukanie wspólnych korzeni. Organizatorami wydarzenia są Gmina Karlino, Karliński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Natomiast partnerami całego wydarzenia są Gmina Bałcz, Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz partner niemiecki Gmina Gieren wraz ze swoim muzeum. Chciałbym jeszcze taką krótką historię nawiązać, znaczy opowiedzieć, jak do tej współpracy naszej doszło. Otóż trzy miejscowości, trzy gminy w zasadzie, Gieren, Karlino i Bałcz, podpisały umowę partnerską, z której właśnie powstał projekt o nazwie takiej troszeczkę zawiłej i długiej. Polsko-Niemieckie Forum Historyczne, innowacyjna sieć muzealna Gieren, Karlino, Bałcz, silną, dynamiczną współpracą w realu i wirtualnym. Troszkę długie, ale z tego co wiemy, tytuł dobry miał oddźwięk podczas oceniania wniosku, więc czasami warto gdzieś tam zamętlić, żeby to miało dobry efekt. Jeszcze chciałbym tutaj nawiązać do tego, że instytucje, które zostały wytypowane do realizacji tego wniosku, to Karliński Ośrodek Kultury wraz z Muzeum Ziemi Karlińskiej, Muzeum Gieren oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu i dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I tutaj chciałbym również nawiązać, że 20 marzec to jest taki nasz lokalne święto, od jakiegoś czasu już obchodzimy Dzień Osadnika, więc ta konferencja również się wpisuje w te nasze uroczystości. Chciałbym jeszcze zakomunikować, a w zasadzie zacytować, że dzisiejszym uroczystościom towarzyszy również akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i nosi tytuł Dzień Dawcy Szpiku dla Basi, Izy i innych. Tutaj apel Fundacji DKMS. Wystarczy 10 minut Twojego czasu, a marzenie obu pań o spokojnym życiu może się spełnić. Daj mi szansę na zdrowie, na normalne życie. Zarejestruj się w bazie. Możliwe, że czekamy na Ciebie. Zajmuje to tylko chwilę. Polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Serdecznie zapraszam do skorzystania. Widzę, że już niektóre osoby już z tego skorzystały. A póki co zapraszam gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana burmistrza Waldemara Misia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że podczas takiej konferencji rozpocznijmy od powitań tych gości, których dzisiaj widzimy na tej sali. Chciałbym rozpocząć te powitanie od naszych partnerów i przede wszystkim witam naszych gości z Gieren. Co prawda nie ma wśród tej delegacji dzisiaj pana burmistrza, ze względu na inne obowiązki musiał pozostać u siebie, natomiast jest kilkuosobowa delegacja na czele z panem Jurnem Fenske. Witamy serdecznie. Witam również niedalekich sąsiadów, bo to tylko 100 km do Wałcza. Witam delegację z Wałcza na czele z zastępcą burmistrza Wałcza, panem Sławomirem Zychem. Jest wśród nas, bardzo się z tego cieszy, wicestarosta powiatu białogardzkiego, pan Piotr Pakuszta. Witamy. Teraz będę wyczytywał osoby, które potwierdziły swoją obecność na dzisiejszej konferencji, ale jak to zwykle bywa, jest potwierdzenie, nie ma obecności, ale wyczytam wszystkie te osoby, fachowców, specjalistów, i ta obecność tutaj jest dla nas
bardzo ważne, że Państwo jesteście z nami. Witam Panią Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie, Panią Joannę Chojecką. Pani Joanny nie ma. Ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Ewa Stanecka delegowała Pana Grzegorza Piechotę. Z delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie jest Pani Dorota Raczkowska. Pani Doroty. Z Wojewódzkiego Biura Dokumentacji Zabytków witam bardzo serdecznie Panią Marię Witek. Witamy. I Panią Annę Bartczak. Z Muzeum w Koszalinie witam Pana Andrzeja Kuczkowskiego. Nie mamy. Potwierdziła przynajmniej obecność dyrektor Koszańskiej Biblioteki Publicznej Pani Beata Sawa-Jawonowska. Również nie ma. Dyrektor Muzeum w Szczecinku Ireneusz Markanicz. Witam serdecznie. Witam dyrektora Muzeum w Kołobrzegu Aleksandra Ostaszyn. Witam dyrektora Miejskiej Biblioteki w Kołobrzegu. Panią dyrektor Halinę Filip. I potwierdził obecność również Pan Dyrektor Ośrodka Kultury Przedmiotowej, Pani Dyrektor Ośrodka Kultury Przedmiotowej, Pani Renata Korek. Również nieobecna. Bardzo serdecznie witam dyrektorów naszych szkół, szefów firm z Kalina. Witam przedstawicieli i właścicieli, bo jest jeden z właścicieli naszych restaurowanych w chwili obecnej zabytków. Myślę, że te zabytki też się pojawią tutaj podczas prezentacji historii naszego miasta. Ale to tak przy okazji taka dygresja. Mamy w tej chwili trzy takie cenne zabytki, które są restaurowane, które odzyskują powoli swój dawny blask. Jest to Pałac w Wólgiechowie, Pałac w Koźnej Górze. Jest Pan Andrzej, witamy bardzo serdecznie. Jest również przedstawiciel inwestora na wyspie naszej biskupii, Pan Kazimierz Szerszewski. Witamy. O tych ludziach, słuchajcie, niektórzy mówią wariaci, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo trzeba mieć naprawdę zamiłowanie, miłość, można powiedzieć, już nie mówiąc o pieniądzach oczywiście, do tego, żeby te zabytki w takim stanie, jak one wyglądały przed tą restauracją, żeby o nie zabiegać, żeby je ratować i one naprawdę odzyskują swój blask i myślę, że dosłownie za kilka lat wszyscy będziemy to widzieli naocznie. W niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o Pałac w Lubiechowie, już widać blask tego zabytku. Bardzo serdecznie witam również młodzież, która jest tutaj wśród nas. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo ta nauka historii, czy o historii miejsca swojego zamieszkania jest bardzo ważna i bardzo istotna. I myślę, że też to, co tutaj się dowiecie, uzyskacie, będziecie mogli również przekazywać dalej w swoich rodzinach, czy wśród swoich przyjaciół i znajomych. Jak 3 lata temu zaczynaliśmy, czy te pierwsze listy intencyjne, proszę Państwa, powstawały, to jak powiedziałem Pani Danucie, gdzie jest Danucia? Jest Danucia? Kiedyś jest. Jak powiedziałem, że ona będzie, znaczy tak, bo najpierw ustaliliśmy wśród partnerów, że to Karlino będzie tym partnerem wiodącym, będzie odpowiedzialny za samą kształt tego projektu, będzie rozliczało ten projekt, będzie koordynowało wszystkie działania. I jak powiedziałem Pani Butrym, która do tej pory nie miała do czynienia z takimi projektami, że ona będzie tym zagadywać, będzie szefową, zrobiła po prostu bardzo duże oczy i kazała mi się puchnąć w szkole. Ale Danusia, wypatrzyłem to już dawno. W każdym bądź razie okazało się po tych 3 latach, że pomimo tego, że to było dla mnie nowe doświadczenie razem ze swoim zespołem, Krystian Zalewski przecież, który tu przede mną występował, jest też Adam Wachał współpracujący, że doskonale sobie z tym poradziła i przygotowali projekt w taki sposób, że jest on gotowy do podpisania umowy. Nie mamy jeszcze pieniędzy, tak? Nie ma jeszcze podpisanej umowy, ale mamy decyzję i możemy projekt realizować.
ta dzisiejsza konferencja jest początkiem tego naszego wspólnego programu, który będzie trwał około 2,5-3 lata. W tym projekcie mamy do czynienia zarówno z tymi zadaniami u poszczególnych partnerów twardymi, czyli to są albo prace remontowe, albo prace inwestycyjne, wyposażenie poszczególnych oddziałów muzeów, ale w ramach tego projektu również przez te 2-3 lata będzie się wiele działo w sensie różnego rodzaju wydarzeń, na które już dzisiaj Państwa zachęcam. Będziemy o nich szeroko informować i będziemy zachęcać do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Wszyscy mamy świadomość i w Wałczu, pewnie i w Karlinie, że ta historia tych ziem nie zaczęła się w roku 1945, że ona się zaczęła miliony lat temu tak naprawdę. Pierwsze wzmianki o naszych miastach, z którymi mamy do czynienia, pokazują, że historia tych miast, naszych wspólnych miast jest bardzo bogata, bardzo cenna, często nie do końca znana. Dzisiaj jest i będzie doskonała okazja do tego, żeby poznać historię naszych miast i zainteresować się być może. Będzie to początek do tego, żeby swoje zainteresowanie historyczne w dalszym ciągu rozwijać. I tak jeszcze jedno zdanie na koniec. Pamiętajmy, że przed II wojną światową Wałcz, Geren i Karlino to było jedno wspólne Pomorze. Nie było Pomorza Przedniego Mecklenburgii, nie było województwa zachodniopomorskiego czy pomorskiego. Byliśmy jednym Pomorzem, więc myślę, że dzisiaj też o tych wspólnych korzeniach nasi prelegenci, mam taką nadzieję, przynajmniej przypomną i będziemy mogli o nich usłyszeć. Ja wiem, że ta konferencja będzie trwała kilka godzin, więc liczę na Państwa, że zbyt szybko nie będziecie nas tutaj opuszczać na kolei i że te wykłady będą na tyle interesujące, że zostaniemy wszyscy do końca. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Dziękuję. A teraz jeszcze poproszę o kilka słodkich i dobrych słów pana zastępcy burmistrza Wałcza, Sławomira Zycha. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na dzisiejszej konferencji. Głęboko wierzę w to, że przedstawienie wspólnej historii naszych miast ubogaci nas wszystkich, uświadomi nam, że region, dla którego wspólnie prowadzimy to przedsięwzięcie, duży region Pomorza, no, zostanie nam przybliżony i zagości w naszych sercach no, bardzo głęboko, abyśmy ten region wszyscy chcieli dalej rozwijać. Serdecznie Państwa witam, no, życzę no, ciepłych i dobrych wrażeń z dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Powitania wszystkie dobrze były spięte. Proszę jeszcze reprezentanta z miejscowości Gieren, pana Jelena. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich warte noch ein bisschen, bis Sie die Übersetzungsgeräte eingeschaltet haben. Ja, auch wir sind total glücklich und voller Vorfreude, hier sein zu dürfen. Wir haben schon in den Jahren zuvor viel über Karlino und Wałcz kennenlernen dürfen. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die auf uns warten. Und ja, man kann schon sagen, aus geschäftlichen Beziehungen sind schon Freundschaften geworden. Und wir sind wirklich guter Hoffnung, dass wir aus der Geschichte lernen werden. Auch wir sind dabei, die Geschichte vor 45 näher zu beleuchten, um die Gemeinsamkeiten, die zwischen beiden Völkern, denke ich, überwiegen, ja, herauszufinden, zu verfestigen und dann ja, damit die Zukunft auch zu gestalten. Wie gesagt, wir freuen uns ganz doll drauf auf dieses Projekt und wünschen uns natürlich gemeinsam viel Erfolg. Danke. I jeszcze poproszę pana Pawła Migdalskiego, który dzisiaj będzie nami dowodził.
prowadzi właśnie naszą konferencję. Dzień dobry, proszę Państwa. Mniej więcej pół roku temu zostałem poproszony o poprowadzenie tego spotkania, o koordynację projektu związanego z działami Karmina, organizując pewne wydarzenia na Pomorzu Zachodnim naukowe, ale także z pogranicza nauki, popularno-naukowe. Zdajemy sobie sprawę, że nie można odrywać nas, mieszkańców, od przeszłości miejscowości, w których się mieszka. Proszę Państwa, rola małych ojczyzn, miejsc, w których się wygodzimy, w których mieszkamy, dorastamy, w których się uczymy, jest dzisiaj niedostrzegana, a można nawet powiedzieć, że ten regionalizm zaczyna być coraz bardziej passé. Natomiast, proszę Państwa, bez przywiązania, bez znajomości miejscowości, w których się żyje, mimo że czasami nie dostrzegamy, nie chcemy, nie potrafimy tego dostrzec, nie wykształcimy siebie, nie wykształcimy siebie jako pełnoprawnych ludzi, humanistów. Każdy z nas ma jakieś gniazdo, z którego się wygodzi. Każdy z nas utożsamia się z jakimś miejscem na świecie. Proszę Państwa, jeżeli poznamy dzieje miejscowości, dzieje własnego domu, własnej ulicy, dzielnicy, własnej gminy, powiatu, regionu i dalej patrząc w perspektywie kraju, państwa czy Europy, świata, wtedy możemy osadzić się. Wtedy to, co uczymy się w szkole, dlatego bardzo cieszę się, że mamy tutaj uczniów, nie jest anonimowe, nie jest obok nas, jest częścią nas. Proszę Państwa, co więcej, pokazanie historii, która nie jest jednowymiarowa, jednonarodowa. Jak bardzo często mamy w podręcznikach, historia jest czarno-biała. Jako akademik, jako pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego powiem, że historia nigdy nie jest jednowymiarowa, nie jest czarno-biała. A rolą historyków, proszę Państwa, jest, przepraszam za wyrażenie, łamać ten kręgosłup, który budują nam skrzętnie nauczyciele w szkołach. Bo historia nie jest, my nie wiemy, jak to było. Stąd, proszę Państwa, zadaniem mądrego regionalizmu jest ukazywanie wszystkich problemów, tych pięknych spraw, tych trochę mniej pięknych i zadawanie pytań, pytań trudnych, które skłaniają nas do refleksji. Do refleksji, kim jesteśmy i gdzie zmierzamy. I dopiero, proszę Państwa, kiedy pozna się, kiedy każdy z nas spróbuje odpowiedzieć na te pytania, wówczas stajemy się świadomi swojego miejsca. I możemy wyjechać z Karlina, Wałcza, Szczecina, z Gyren, Greifswaldu czy innych miejscowości na Pomorzu na drugi koniec Europy, na drugi koniec kraju za pracą, ale własną małą ojczyznę mamy w sercu. Być może do niej wrócimy. To jest, proszę Państwa, poznanie historii, jest to inwestycja. Jedźmy do Oksfordu, jedźmy na Sorbonę, do Szczecina, Poznania, Krakowa, Bolonii, na najstarsze uniwersytety w Europie. Ale wracajmy tutaj, jeśli nie ciałem, to przynajmniej ideą i wzbogacajmy naszą małą ojczyznę, bo jesteśmy z nią związani. To jest rola regionalizmu, to jest rola historii regionalnej, której niestety dzisiaj w szkołach, ale także na akademiach nie ma. Powiem, że my jako akademicy jesteśmy wręcz zmuszani w tej chwili do publikowania wszystkiego najlepiej za oceanem, najlepiej w języku angielskim. Czy to przynosi wartość nam, mieszkańcom Pomorza, tak po polskiej, jak i po niemieckiej stronie, pozostawiam pytanie otwarte ku refleksji. Dlatego tym cenniejsze, proszę Państwa, są spotkania regionalne, bez których Ośrodek Naukowy Szczeciński nie uchyla się. Wręcz z chęcią uczestniczymy w tego typu projektach, gdyż uważamy, że potrzeba pokazania, że nasze Pomorze to nie jest jakaś tam prowincja, skraj Europy czy cywilizowanego świata, ale proszę Państwa, że to jest centrum, że tutaj działy się procesy wielkie, że tutaj mamy do czynienia z procesami, które znamy tylko ze strony podręczników, ale nie umiejscawiamy ich w środowisku, z którego się wywodzi. Proszę Państwa, z takim zamysłem też przybyliśmy dzisiaj tutaj do Państwa. Wszyscy referenci reprezentujący różne ośrodki, różne miejsca z Polski, z Niemiec, nie tylko przedstawiciele trzech gmin partnerskich, ale także ośrodków akademickich, głównie ze Szczecina, chociaż koledzy przybyli z różnych miejsc, nie ze Szczecina. Chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, że bardzo się cieszę, tak jak powiedział Pan Burmistrz, że inicjatywa wyszła 3 lata temu. To pokazuje, że mamy 3 lata rozmów, 3 lata współpracy.
których efektem jest projekt. Bo to jest naturalny kierunek. Najpierw współpraca, efektem współpracy projekt. Szkoda, że tak mało mamy współpracy, cały czas za mało, zwłaszcza, że ojczyzna pomorska jest jedna, nawet jeśli Polacy są tutaj od lat 70 kilku. Myślę, że jesteśmy, żeśmy już oswoili częściowo, że czynimy ten teren nasz i tym samym stajemy się sukcesorami tego dziedzictwa, o którym tu mówił też pan burmistrz, mówiąc o zabytkach tego miasta. Czujemy się za nie odpowiedzialni i podejmujemy rękawice, dbając o nie, czyli dbając o własny dom, bo innego domu przecież nie ma. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo miło Państwa przywitać, przepraszam te słowa wstępu, ale myślę, że trzeba zawsze mówić, czym jest region, dlaczego jest tak ważne uczenie się, słuchanie o historii regionalnej. I nawet jeśli nie zawsze dziś nas to interesuje, to w nas zawsze to zostanie i mam taką nadzieję, że nauka nie idzie w las, a dzisiejsze, myślę, referaty będą na tyle, i są poznane niektóre z nich interesujące, że przyczynią się do oczarowania Państwa przeszłością Państwa miejscowości. Panel drugi, przechodzimy do pierwszej części dziejów Karlina. Dzieje bardzo dawne, geologiczne. Przedstawi nam pan dr Andrzej Piotrowski, emerytowany pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Tytuł mojego wystąpienia już został podany, ja tylko uzupełnię. Przeszłość geologiczna, ale od tropików do epoki lodowcowej. Czyli będzie to długi okres, ale proszę się nie przerażać. Nie będę szczegółowo omawiał 250 milionów lat historii tego obszaru, a skupię się tylko właśnie na tym początkowym etapie, kiedy panowała tu pustynia, kiedy była to Sahara, taka, że aż morze wysychało, a potem przeniosę się w bliższy czas, 15 tysięcy lat temu, kiedy znowu obszar był lodem pokryty. W sumie te dwa wydarzenia wpłynęły na to, jakie warunki naturalne ma współczesne Karlino. Właśnie to o tym będę mówił, jak ta głębna budowa geologiczna przejawia się na powierzchni terenu. Słowo wstępne, trochę nawiązuje do wypowiedzi pana przewodniczącego, pięknie powiedzianego o dziedzictwie historycznym, a ja chciałbym się upomnieć o to dziedzictwo naturalne, przyrodnicze. Dziedzictwo naturalne to część naszej tożsamości regionalnej. Wiedza o tym dziedzictwie może nas związać z regionem i być powodem do dumy, podobnie jak dziedzictwo historyczne. Proszę Państwa, była taka epoka Cechsztynu. Było to 256 milionów lat temu, czyli okres 6 milionów lat. Tak jak tutaj jest zaznaczone, w tej części Europy było sobie morze. To morze nie miało kontaktu z Atlantykiem, ponieważ Ocean Atlantycki wtedy nie istniał. W ogóle Karlino, cały ten obszar, znajdował się na szerokości geograficznej współczesnej Sahary. Tak jak Tunezja Północna, krajobraz był podobny. W Tunezji obserwujemy wyschnięte jeziora. Dna tych jezior stanowi sól. I tutaj była taka sama sytuacja, że to morze na skutek gorąca klimatu, to było globalne ocieplenie, co? Na skutek tego gorąca klimatu wyparowywało.
Było tak, że to się nie zdarza już współcześnie. Wyparowywało. I to czterokrotnie. W czterech cyklach. Było to możliwe, że to morze było płytkie. To ułatwiało. W tej chwili w Kołobrzegu tam, czy niedawno w Kołobrzegu jeszcze odparowywano sól w pangiach sztucznych, takich stworzonych przez człowieka. Podgrzewano tą słoną wodę i pozostawiała sól. Tu była analogiczna sytuacja. Tylko, że całe to morze było taką naturalną pangią. Proszę Państwa, Karlino położone było w strefie brzegowej tej wielkiej pangi. To już w ogóle było tu, w ogóle to morze było płytkie, a Karlino było tutaj w strefie brzegowej. Geren, ta linia trochę jest mało precyzyjna, Geren było jakieś 10 km od morza w tamtym czasie. Szkoda, że wtedy mieszkańcy nie żyli, trochę było to dawno, ale Geren było w tym czasie 10 km od morza, tak jak teraz Karlino jest 10 km od Morza Bałtyckiego. Tylko Bałtyk w tym czasie nie istniał. Proszę Państwa, może w takim razie przejdziemy do następnego słowa. To jest już mapa Polski i zasięg tego Morza Czerwińskiego. Charakterystyczne jest to, proszę Państwa, że obszary ropo- i gazonośne mamy na tym północnym brzegu Morza Czerwińskiego, jak i na południowym brzegu Morza Czerwińskiego. W centrum tutaj mamy większe problemy ze znalezieniem i z pozyskaniem czy to gazu, czy ropy. To jest właśnie bardzo charakterystyczne, to nasze usytuowanie. Na północnym brzegu współcześnie największe złoża obecnie w Polsce są na tym obszarze. Nie będę dokładnie tych wszystkich miejscowości wymieniał, bo byłoby to za długo. Z czasem, proszę Państwa, te warstwy soli cekszyńskich to są ta warstwa tutaj taka blado niebieska, nad nią jest warstwa fioletowa i inne warstwy o innych kolorach. Po prostu z czasem na tym obszarze zapanowały warunki morskie, ale te morza już nie wysychały, tylko z nich osadzały się na ich dnie osady węglanowe, to znaczy wapienie różnego rodzaju. Także te osady cychrzczynu, te warstwy soli, znalazły się na głębokości ponad 2 km, 2-3 km głębokości poniżej poziomu terenu. Także taki mamy teraz przejście historyczne. Proszę Państwa, jeszcze raz Karlino. I ta obszar tego brzegu, tego morza, obfitował w liczne wyspy i zatoki. Pamiętam taki film Błękitna Laguna. To właśnie tutaj Karlino miało takie bajecznie przepiękne, kolorowe krajobrazy. Były atole, rafy koralowe. Karlino nad Błękitną Laguną wtedy się znajdowało. Tu właśnie są wyrysowane te zatoczki i jak są takie, jeśli jest strefa brzegowa, to w strefie brzegowej mórz mamy falowanie, działalność niszczącą morza i mamy liczne skały okruchowe, piaski, żwiry. Tym samym pomiędzy tymi drobinami mineralnymi mamy liczne przestrzenie puste. To tym samym stwarza się z czasem ta warstwa ma duże własności kolektorskie, czyli własności do gromadzenia się gazu, ropy naftowej.
a z czego tak ten gaz i ropa naftowa powstał. Gdy na tą błękitą laguną właśnie panowały były te płcizny, były liczne glony sinice. Często słyszymy alarmujące doniesienia prasy, że Zalew Szczeciński jest algami zajęty, barwa zielona, nie można się kąpać, bo można takie mieć zielone skarpetki na nogach. Po prostu dużo substancji organicznej na tych płciznach czasami jakby się wytwarza. I właśnie z akumulacji tych drobnych cząstek organicznych z czasem powstała ropa i gaz. Stąd największe zasoby ropy i gazu w Polsce mamy albo właśnie na tym północnym brzegu, tu wraz powtarzam, północny brzeg tego Morza Cieszyńskiego, albo ten południowy. Tam na stronę Dolnego Śląska, na Monopinie przed Sudeckim. Przejdę dalej. O, tutaj mamy różne klasyfikacje tych złóż gazy azotowo-metanowe, gazy tam metanowe i tak dalej, rodzaje gazów na tle budowy geologicznej tutaj okolic Karlina. A teraz przeskok sprzed 250 milionów lat, przeskok do 15 tysięcy lat temu. Proszę Państwa, 15 tysięcy lat temu czasza lądowodu pokrywała tutaj cały ten obszar. Ja jej nie narysowałem, bo by jakby przykryła, by musiało być takim niebieskim kolorem czy białym to pokryte, ale czoło tego lądolodu to jest tak jak te linie czerwone dwie. Tak dotąd był front lądolodu. U frontu lądolodu tworzyły się wzgórza morenowe. To tam była największa akumulacja. Te wzgórza morenowe na tym odcinku osiągają 200 metrów wysokości. Wy jesteście tutaj mieszkańcami, to najlepiej się orientujecie, tam Toporzyk, 208 chyba metrów nad poziom morza. Proszę Państwa, i co zwraca jeszcze uwagę? Strumień Parsenty, tu jest taki napis i taka strzałka wyrysowana. Właśnie to jest w czasie lądolodu, w jej wnętrzu były takie potoki lodowe. Tutaj właśnie, że ten potok lodowy jest ukierunkowany z północnego zachodu na południowy wschód. A czemu? Ponieważ głębsze podłoże tak oddziaływało, że ukierunkowało ten strumień. Zwróćcie uwagę, że tutaj te kreseczki takie liczne to są uskoki tektoniczne. One się znajdowały pod czaszą lądolodu. Te uskoki tektoniczne dzielą tą skorupę ziemską na takie bloki. Gdy lądolód wkraczał, to tak jakbyśmy palcami naciskali na klawiaturę fortepianu. One się, te bloki poszczególne, uginały. I dlatego tak lodowiec reagował na sposób ułożenia tych bloków podłoża. Dlatego w tym kierunku dostosował się do tych właśnie uskoków tektonicznych. Zwróćcie uwagę, także mamy tutaj strumień lodowy Parsenty i w tym centrum tego strumienia jest Karlino, ale też jest Tychowo, skąd ze Skandynawii został przetransportowany na jeden z największych głazów eratyków na niżu europejskim, Graz Trygław. Na pewno Wam to dobrze znane. On jest albo na pierwszym miejscu, albo no w każdym razie jest w pierwszej trójce co do wielkości. Jego prawdziwa wielkość jest w tej chwili przedmiotem rozpoznawania i obwiercania dookoła. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że również, tak jak lodowiec miał ten kierunek, to ostatecznie gdy on odstępował, już spod niego wypływały wody. Te wody lodowcowe tutaj dokonały pewnych rozcięć. Tam Połczyn, Czaplinek, Dolina Siedmiu Jezior. Także te wysokie wzgórza mają takie pewne rozcięcia w niektórych miejscach. Czyli już wtedy tworzyły się dogodne szlaki północ-południe. Lądowód z czasem odstąpił na północ i widzimy, że rzeka Parsenta
jest dokładnie również dostosowana do kierunków tektonicznych. I rzeka Radew tak samo. Biegnie najpierw tak równolegle, potem przerzuca się w tym kierunku i łączy się z Parsenką. Dlaczego się przerzuca? Tu mamy taką poprzeczną kreskę, proszę Państwa. Ten uskok dzieli ten obszar na blok koło brzegu i blok Czaplinka. Ten uskok jeszcze o sobie da znać, do niego jeszcze wrócę. W pewnym momencie on się nam przejawi na powierzchni terenu. Ale na razie, na tym etapie widzimy, że Radew, to ukięcie Radwi, takie jest właśnie pod wpływem tego uskoku się zaznaczyło. Pójdźmy do następnej planszy. Tu jest przekrój geologiczny między Kołobrzegiem a Karlinem i Białogardem. Widzimy, że tutaj przy Kołobrzegu bezpośrednio pod glinami lodowcowymi, pod osadami lodowcowymi są te starsze mezozoiczne skały, z których mamy uderzenie wód zasolonych ku górze. Stąd mamy tam wypływ solanki w Kołobrzegu. Bardzo łatwy. Natomiast w Karlinie jest ta sama sytuacja. Znaczy jest sytuacja podobna. Wody zasolone próbują wybić się na powierzchnię, ale warstwa iłu rozległa to uniemożliwia. Być może kiedyś miasto Karlino byłoby bogate, tak jak Kołobrzeg, ale wody zasolone nie wydobyły się w sposób naturalny na powierzchnię. Proszę Państwa, efektem tego ułożenia się frontu lodowego, który tak przebiegał, było powstanie krainy tak zwanego garbu pojezierskiego, pasa pojezierzy tutaj południowo-bałtyckich. Na północ od tego pasa mamy strefę pobrzeża południowo-bałtyckiego, czyli to są takie obszar, strefa równin, takie płaskie lub pofalowane wysoczyzny. Natomiast dalej w kierunku na północ mamy strefę brzegu morskiego i teraz Karlino jest położone w tej strefie pobrzeża. Widzimy w sposób naturalny, że pomiędzy, jak ze Szczecina, ważnego miasta Szczecina, siedziby księstwa, jak się dostać do ważnego miasta Gdańska? Strefą pobrzeży było najbardziej dogodnie. Tym samym ukształtował się szlak komunikacyjny. Tu nie wymieniam tych wszystkich miejscowości rangi powiatowej. Natomiast drogi w tym pasie też mamy, ale nie są one dogodne, bo one wędrują, przemieszczają się przez wzgórza. Także główny szlak jest tędy pobrzeżami. Również morze nas bardzo przyciąga, ale szlaki komunikacyjne na samym brzegu niszczonym przez morze również nie są dobre, nawet do dzisiaj tak to jest. Także to jest ważne miejsce tutaj po ukazanie Karlina na tle regionów fizyczno-geograficznych, które tutaj wymieniłem. To jest jakby na ogólnej tle rzeźby tego obszaru tutaj Pomorza. To jest właśnie ta strefa morek czołowych. Tutaj strefa pobrzeży i strefa brzegowa. I widzimy, o, to jest ten szlak, ten zielony, to jest ten szlak pobrzeżami ze wschodu na zachód, ale mamy też szlak bardzo ważny, z przyczyn gospodarczych, szlak solny. Z miejsca pozyskiwania soli w Kołobrzegu była transportowana do Polski. Właśnie poprzez Karlino do Białogardu, Tychowa, Połczyna, Czaplinka. Właśnie tutaj, na ten kierunek, do tych miejsc, gdzie wody jeszcze lodowcowe dokonały w tych wysokich wzgórzach rozcięć głębokich. Także ten szlak komunikacyjny też warunki naturalne przesądziły o tym, że ten szlak solny tak się ukształtował. I Karlino, proszę Państwa, gdzieś musiało powstać. Gdzieś musiało nastąpić przecięcie się szlaków.
Może tak to należy powiedzieć. I ono właśnie doszło do tego, jak doczytko brzegu do Białogardu Pobliskiego. No tędy, tędy. I teraz bardziej szczegółowo spojrzymy, jak się ten szlak układa. Na mapie geologicznej widzimy, że szlak ze Szczecina do Gdańska przebiega tu z równiny Gryfickiej na równinę Białogarską, przecina Parsentę w tym miejscu, tu w Karlinie i biegnie dalej na północ od koryta Radwi, która o tak płynie i tutaj zbiega się, ma swoje ujście do Parsenty. Na to, i to było optymalne, że przekracza tylko jedno koryto. Natomiast szlak solny z północy no, wkracza do miasta i przekracza znowu jedno koryto Radwi. Ten dodatkowy tutaj taki ciek zaznaczony, to jest sztuczny przekop, bo chodziło o młyny, o te warunki, tutaj o wykorzystanie tych wód, także to jest sztuczny kanał. Także tak wybrano, żeby te przejścia były możliwie dogodne, bo to, co tutaj, przepraszam, nie podkolorowałem Parsentę, ale ona właśnie tutaj biegnie, może jeszcze Ataradew tutaj, bo to nie chodzi tylko o to koryto, chodzi również o to płaskie dno doliny, które bardzo łatwo ulega zatopieniu, na co zwrócił pan doktor Migdalski uwagę, że dzisiaj, wjeżdżając od strony Szczecina, widzieliśmy zalane te łąki. A przecież jeszcze główne lody nie ruszyły, jeszcze głównych roztopów nie mamy. Także to było no, przekraczanie, te szlaki przekraczały ważne, takie pewne, optymalne miejsce do przekraczenia trudnych terenów. To właśnie Karlino tutaj się osadziło. Spójrzmy na kolejną mapę. To jest z Tomasza Kancowa z książki, porobiłem tutaj te obrazki, to w Szczecinie zostało wydane, to opracowanie przez szczecińskich historyków. Jest jakby powtórzenie tej sytuacji. O właśnie, to skrzyżowanie szlaków Szczecin-Gdańsk, przecinamy Parsentę i szlak solny, przecinamy Radew. Za każdym razem tylko jedna rzeka jest przekraczana. Tu jest zamek, no usytuowany, bo siłą rzeczy w widłach tych dwóch rzek, co oddaje herb wspaniałe miasta, tutaj Karlina. Proszę Państwa, tu jest spojrzenie Lubinusa, z mapy Lubinusa na Karlino, ale rysownik stał od tutaj z tej strony, od strony wschodniej i to jest miasto, tutaj jest zamek, także spojrzenie od wschodu na Karlino. Bo te wody tutaj rozlane szeroko, to wody Radwi. Parsenta jest jakby z drugiej strony miasta, bo to nie jest spojrzenie z południa, jakbyśmy chcieli pomyśleć, ale to jest spojrzenie ze wschodu. Tu jest ten zamek, jak jeszcze kiedyś istniał. Proszę Państwa, tutaj jest pokazanie właśnie oddziaływania tych podziemnych wód, o czym już wspominałem, że skutecznie wody wybiły się na powierzchnię w Kołobrzegu, ale też i w okolicach Karlina i w wielu miejscach morza. Te są wody zasolone z tego Morza Cekszyńskiego. Próbują wydostawać się na powierzchnię. Dlaczego? Bo ziemia, skorupa ziemska jest w nieustannym ruchu. Te potężne bloki, jeśli mierzymy ruchy pionowe, to jest o ułamek milimetra albo o milimetr, albo nawet 2 mm, przemieszczają się. Proszę Państwa, klocki Lego to można przemieścić jednym palcem, ale bloki 20 na 40 km o grubości 30 km przesuńmy o 1 mm do góry. Jakie tam są naprężenia potężne? Te naprężenia powodują, że płyny i gazy w sposób geometryczny przyspieszenie o wiele więcej efektywnie się przejawiają. Stąd ten wymuszenie tego wypływu w Kołobrzegu i tutaj w tych okolicach. Greifswald,
Gehrem leżało na brzegu morza, ale Greifswald był na tych płciznach morskich, tam gdzie ta solanka się osadzała. I Greifswald również powstał na wzbogaceniu się na handlu solo, tak samo jak Kołobrzeg. Także to są analogiczne. To jest to przejawianie się tego podziemia teraz na powierzchnię terenu. Zobaczymy, co dalej. Proszę Państwa, uskoki tutaj w kolorze czerwonym i niebieskim i ten poprzeczny tutaj sobie biegnący pomiędzy blokiem Kołobrzegu i Czaplinka, jak już wspominałem. Ten uskok przejawił się w 1909 roku w nocy z 11 na 12 lutego. Był wstrząs sejsmiczny, powszechnie odczuwalny od Rymania do Karlina tutaj koło brzegu. To jest 30-40 km długości. Tak jak jedziemy ze Szczecina szosą, to po obu stronach w dość wąskim pasie powstały szkody na skutek tego wstrząsu sejsmicznego. Nastąpiły uszkodzenia budynków, zarysowania sufitów, spękania ścian. To według geolodzy tam przekładają według tego opisu, jaka to jest siła wstrząsu w skali Richtera. To jest nawet około 5 stopni w skali Richtera, czyli wstrząs, który jest powszechnie odczuwalny przez ludzi i jednocześnie, który wyrządza uszkodzenia budynków, ale ich nie zawala. Chciałem sfotografować takie uszkodzenie budynku. Wielokrotnie kręciłem się po tych miejscowościach, ale wszystkie zostały naprawione skutecznie i nie udało mi się znaleźć, bo bym chciał tego. Proszę Państwa, wstrząsy na tym obszarze pojawiają się, występują, są odczuwane, ale relatywnie rzadko. Dlatego na co dzień o nich nie mówimy, chociaż czasami bliska Skandynawia, tutaj w Darłowie, daje się to odczuwać. W Koszalinie było to ostatnio, ale to jest raz na kilka lub na kilkadziesiąt lat. Było tam w przeszłości w 1409 takie, co to od Lubeki do Mazur. Taki wstrząs na rok przed bitwą pod Grunwaldem, tak silny wstrząs, że wszyscy to odczuli i ten wstrząs trwał trzy ojcze nasze. Więc włączyłem stopę i przeszedł i zacząłem odmawiać ojcze nasz, pater noster. Wyszło mi to, że to szybko odmawiając, minutę trwał ten wstrząs. Także rekonstruujemy na podstawie starych opisów dawne wydarzenia. Ale tutaj, proszę Państwa, przejawia się nam ta głębsze podłoże. Proszę Państwa, no i przejawiło się. 9 grudnia 80 roku o godzinie 17.30 nastąpiło wybicie się ropy i gazu na wysokość 42 metry w górę. Po chwilę nastąpił samozapłon i zapaliła się flara. Był to okres wielkiego zrywu w Polsce Solidarnościowego. Jakie to powstały nadzieje? No nie dość, że od komuny się wydobywamy, jeszcze będziemy Kuwejtem. Wszyscy mieli gorąco w głowach. Cała Polska te drzyma, może w Niemczech to było, może było to schowane, bo nie można było może mówić o tym, ale specjaliści całego świata od wiernictwa przyglądali się temu zjawisku, jak teraz poradzić sobie z tym problemem, jak ugosić i dopiero odstrzał artyleryjski, zdmuchnął tą świeczkę i założono na nowo ten bezpiecznik taki, prewenter. Po prostu było tutaj tak wysokie ciśnienie, że dotychczasowy prewenter, który był za słaby i został wysadzony w powietrze. Nie będę dalej już komentował, bo kolega przewodniczący słusznie tutaj mobilizuje, o co prosiłem, żebym się nie rozgadał, ale pan burmistrz słusznie lansuje ideę, żebyśmy mieli Centrum Nauki i Techniki Energia, bo trzeba to utrwalić i byłby to ośrodek edukacyjny o ponadregionalnym znaczeniu. Proszę Państwa,
Teraz mamy XXI wiek, ale co będzie w XXV wieku, kiedy mamy nieustanne globalne ocieplenie, gdy poziom wód podniesie się do góry. Wrócą te same warunki tropikalne, jak były 250 milionów lat temu. Wyobrażamy sobie, że Okalino tutaj, Kalino tutaj sobie będzie tak to wyglądało dookoła znowu błękitne laguny, tak jak 250 milionów lat temu. A widok z Kalino, z atolu Kalino na Kołobrzeg, to będzie tak wyglądał. Kołobrzeg nadal będzie miał dużą funkcję czasowiskową, zdrowiskową, jak widzimy. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że dziedzictwo naturalne to krajobraz i budowa geologiczna. Potencjał gospodarczy tego obszaru jest duży, bo w tym złożu możemy nie tylko wydobyć ropę i gaz, ale potem magazynować gaz sprowadzany z krajów arabskich czy z USA. Przyszłość geologiczna okolic Kalina przesądziła o jego lokalizacji. Taki wniosek końcowy i to już wszystko. Dziękuję za uwagę tym znaczkiem miasta. Właśnie najbardziej fantastyczny herb, jaki można sobie wyobrazić, to miasto w widłach dwóch rzek, tutaj ulokowane Parsenty i Radwi. Piękny herb. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dobrze, Andrzej Piotrowski. Ja od razu poproszę niezwłocznie kolejnego referenta, pan dr Grzegorz Kiarczy z Katedry Archeologii Uniwersytet Szczeciński. O historii, ale troszkę inaczej. Dobrze, dzień dobry, nazywam się Grzegorz Kiarczy, reprezentuję Katedrę Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Chciałbym poprosić za zaproszenie na tę konferencję. Ja jestem takim archeologiem dość nietypowym, ponieważ zajmuję się detekcją, systemami informacji geograficznej, fotointerpretacją i konfliktami współczesnymi, więc jest to troszeczkę inne wyobrażenie archeologa niż to, z którym zapewne Państwo się dotychczas spotkaliście. A na mojej dzisiejszej prezentacji chciałbym, wykorzystując pewne przykłady także z obszaru ziemi białogardzkiej, przekonać Państwa do dwóch rzeczy. Po pierwsze, że warto jest, nawet jeżeli interesujemy się historią regionu takiego jak Kalino, przedstawiać ją w kontekście szerszej europejskiej historii, bo wtedy pewne wydarzenia, pewne procesy jesteśmy w stanie znacznie lepiej zrozumieć. I po drugie, że warto jest chronić ślady przeszłości, materialne pozostałości ludzkich działań, które archeolodzy badają, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że one są współczesne i że nie warto ich chronić, że są za młode, że jest ich bardzo wiele. I tutaj będę mówił przede wszystkim o tym w kontekście między innymi bazy, opuszczonej bazy w Podborsku, którą opiekuje się teraz Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu i którą miałem okazję odwiedzić. Będzie to jedno z takich miejsc, które znajduje się na ziemi białogardzkiej. I chciałbym też opowiedzieć o tym, że w pewnym momencie dzieju gdzieś na przełomie lat 70. i 80. ziemia białogardzka była takim wycinkiem globu, który był bardzo intensywnie fotografowany z kosmosu przez satelity CIA. Jeżeli wyobrazicie sobie Państwo, że w roku 68 misja Korona dostarczała zobrazowań, które miały rozdzielczość przy gruncie na poziomie 1,8, 1,5 metra, to możecie sobie wyobrazić, jakie są teraz możliwości techniczne wojskowych satelit. A zatem zaczniemy od takiej perspektywy globalnej, przybliżać do tych rzeczy, które znajdują się i na ziemi białogardzkiej, ale też na obszarze Polski. Na dwóch przeciwległych krańcach świata, w dwóch zupełnie różnych państwach, powstały w dwóch zupełnie różnych systemach politycznych dwa miejsca, które połączyła wspólna historia i wspólny cel. Jedno z tych miejsc znajdowało się w Oziorsku, nieopodal Czerwińska, w ówczesnym Związku Radzieckim i był to kombinat Majak. Było to miejsce, w którym podczas II wojny światowej produkowano amunicję, a po II wojnie światowej zaczęto budować tam pierwsze reaktory atomowe, początkowo jeszcze za pomocą więźniów gułagów. Majak tłumaczy się jako latarnia morska i to jest taka nazwa, która jest bardzo znacząca, ponieważ to jakiś czas to miejsce faktycznie rozbłyskało jak latarnia morska, dochodziło tam do licznych katastrof atomowych, eksplozji. W jednej z takich katastrof około 10 tysięcy ludzi zginęło, a jeżeli opieramy się na fotointerpretacji, na takich zobrazowaniach satelitarnych, to dostrzeżemy, że z czasem wiele wsi zostaje opuszczonych, zrównanych z ziemią, tam gdzie mieszkańcy przyjęli zbyt dużą dawkę
promieniowania. Tam oni byli rozmieszczani na terenie Związku Radzieckiego, przesiedlania, a ich wsie były równane z ziemią. Ale jeżeli przybliżymy się do tego obrazu teraz, właśnie, to dostrzeżemy reaktory atomowe, o których mowa, i długie kominy. Tych kominów nie widać oczywiście, ale widać ich cienie. Te reaktory są tutaj. Natomiast te pozostałości, właściwie nie pozostałości, tylko są wygrafowane betonowe góry, świadczą o tym, że mamy do czynienia ściśle tajnym, bardzo mocno strzeżonym ośrodkiem. Dodatkowo informacją o tym, że mamy do czynienia z reaktorami atomowymi, poza tymi obiektami, które już wskazałem, są takie przecinki w lesie. Nie widzimy przewodu wysokiego napięcia, ale widzimy te przecinki. W związku z tym, posługując się fotointerpretacją wojskową, jesteśmy w stanie rozpoznać tego typu obiekty. W tym miejscu przetwarzano, rafinowano, znajdowały się rafinerie, jak powiedziałem, plutonu, który później znalazł się w głowicach taktycznych, które były przechowywane na obszarze ziemi białogardzkiej właśnie w obiekcie w Podborsku. Natomiast drugi obiekt, o którym chciałem Państwu powiedzieć, znajdował się w stanie Waszyngton koło miejscowości Hanford i Richland, i tam analogicznie także znajdowały się rafinerie plutonu, które na początkowo funkcjonowały w projekcie Manhattan, a później ich funkcjonowanie zostało przedłużone, zostały rozbudowane także na okres zimnej wojny. I tutaj także znajdziemy charakterystyczne obiekty, budowle wielkości transatlantyków, w których znajdowały się reaktory atomowe, które produkowały pluton. Także początkowo przede wszystkim na potrzeby wojskowe. Czyli można powiedzieć, że to pierwsze miejsce to było miejsce, gdzie wytworzono pluton, który był tutaj przechowywany w głowicach. Drugie miejsce wytwarzało pluton, który miał spaść na te miejsca w ataku wyprzedzającym. Ale żeby nie było tak, że będę Państwu opowiadał tylko o miejscach i ich historiach, bo pewnie za chwilę zapomnimy o tych miejscach, wypadną nam z głowy, to chciałbym wprowadzić najpierw dwa takie podstawowe pojęcia, bardzo ważne w fotointerpretacji, żebyśmy poprzez pryzmat tych pojęć później zinterpretowali to, co będę Państwu dzisiaj pokazywał. Pierwsze pojęcie to jest efekt szczęśliwego trafu, serendipity effect, został zdefiniowany przez Artura Lundala. Artur Lundal to był legendarny dyrektor National Photographic Interpretation Center w CIA, czyli osoba, która zajmowała się fotointerpretacją, najpierw z obrazowań z samolotu SU-2, później z obrazowań z misji szpiegowskich Korona, Hexagon, Argon, Lamiak i jeszcze pewnie kilku innych, o których nie miałem pojęcia, bo nie zostały nigdy odtajnione. Artur Lundal na przykład pełnił swoją funkcję wówczas, gdy odkryto, że Rosjanie planują przetransportować na Kubę swoje głowice atomowe razem z rakietami. On też te rakiety i te głowice odkrył na zobrazowaniach samolotu SU-2. No i dalej już tą historię znamy. A efekt szczęśliwego trafu to jest też taka rzecz, na którą archeolodzy lotniczy bardzo lubią się powoływać. Efekt szczęśliwego trafu mówi o tym, że na każdej misji fotolotniczej, która została wykonana w jakimś określonym celu, znajdą się także informacje, które mogą być istotne, ale nie związane z tą misją. Czyli możemy znaleźć informacje, które na misji, która została wykonana w celu sfotografowania jakichś obiektów wojskowych, informacje, które dotyczą na przykład przemysłu, gospodarki danego państwa. Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy do takich materiałów podejdziemy, jakie pytania tam zadamy. I dlatego na przykład archeolodzy na fotografiach lotniczych wykonanych do celów kartograficznych znajdują stanowiska archeologiczne, których kartografowie nie widzieli, bo nie dysponowali taką wiedzą. Ale po co o tym Państwu wspominam? No z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że wszystkie źródła, które będę Wam dzisiaj pokazywał, które wykorzystałem do moich badań archeologicznych, nie są źródłami archeologicznymi. Wszystkie te źródła zostały wykonane w zupełnie innym celu, natomiast zostały zinterpretowane przez archeologa i to jest po to, żeby pokazać, że archeologa wokół nas jest wszędzie. Jedyne, czego potrzebujemy, żeby ją rozpoznać i dostrzec, jest wiedza i czasami także chęci. A drugi powód, zapomniałem, jak miał być drugi powód. Przejdziemy zatem dalej, pewnie mi się za chwilę to przypomni. Drugie pojęcie już nie ma takiego jasnego związku z fotointerpretacją i musimy tutaj poświęcić chwilkę czasu, żeby je zrozumieć. To jest z kolei błąd przeżywalności, survival czy bias, który był znany od starożytności, ale tak naprawdę wprowadził to pojęcie do współczesnej nauki bardzo mocno Abraham Walt. Abraham Walt był Żydem pochodzenia węgierskiego, któremu udało się uciec przed Holokaustem do Stanów Zjednoczonych i tam przyłączył się do wysiłku
wojennego i w 1942 roku zaczął pracować dla US Navy Center of Analysis, Naval Analysis, czyli dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Był statystykiem i matematykiem. Ktoś może zadać pytanie, co statystyk i matematyk może mieć wspólnego z wysiłkiem wojennym. Ano, postanowił on, że za pomocą statystyki pomoże uratować załogi samolotów i spowodować, że tych samolotów z misji będzie wracało znacznie więcej. Tylko że jeżeli zwykły śmiertelnik weźmie jego publikacje dotyczącą tego tematu, jest ona pełna takich wzorków i może mieć problem z jej zrozumieniem, gdyby nie to, że zasada jest niezwykle prosta, zrozumiała i zazwyczaj takie pomysły, kiedy są genialne, są proste, ale żeby je dostrzec, trzeba poświęcić nieco czasu. Otóż US Navy przez pewien czas identyfikowała samoloty wracające z misji, które posiadały przestrzeliny. Dla każdego typu samolotu była tworzona taka mapa, a każda z tych czerwonych kropek oznaczała miejsce, gdzie te samoloty zostały ostrzelane. Zanim jeszcze Abraham Wald zaczął pracować w US Navy, podjęto decyzję, że trzeba opancerzyć pewne miejsca w samolotach. I jak zapewne intuicyjnie domyślacie się Państwo, podjęto decyzję, żeby opancerzyć te miejsca, gdzie były przestrzeliny, ponieważ US Navy wyszło z założenia, że tam, gdzie są przestrzeliny, tam wróg trafia najczęściej i stąd, jeżeli opancerzymy te miejsca, więcej samolotów będzie wracało. Nie zmieniło to, jak łatwo się domyśli, w żaden sposób sytuacji, ponieważ popełniono błąd przeżywalności. Ten błąd przeżywalności polega na tym, że nie bierzemy pod uwagę pewnego bardzo ważnego czynnika, a tym czynnikiem jest to, że tak naprawdę ta mapa jest stworzona na podstawie tylko i wyłącznie samolotów, które wróciły z misji. Więc zawsze, jak pokazuję studentom moim ten przykład i pytam, a gdzie są samoloty, które mają postrzelane silniki i kabinę pilotów, to oni mówią na dnie oceanu. I taka jest prawda. Abraham Wald jako pierwszy to dostrzegł i powiedział, nie, musimy postąpić na odwrót, musimy opancerzyć te miejsca, które nie mają przestrzeni, bo one są najważniejsze dla tego, żeby te samoloty były w stanie wrócić. Błąd przeżywalności to jest błąd, który popełniamy, gdy tworzymy interpretację na podstawie zbioru danych, który jest niepełny, ale nie zadajemy pytania o to, dlaczego ten zbiór jest niepełny. I pewnie zastanawiacie się Państwo, dlaczego archeolog opowiada Wam o samolotach, a za chwilę będzie mówił o bazach atomowych, jaki to ma związek. Archeolodzy interpretują pozostałości materialne przeszłych działań ludzkich. Zawsze musimy założyć, że mamy do czynienia z procesami podepozycyjnymi. To są takie procesy, które powodują, że pewne źródła nam się redukują. Nie wszystko dotrwało do naszych czasów, nie wszystko możemy zinterpretować, nie wszystko znajdziemy w źródłach i w związku z tym, kiedy dokonuje fotointerpretacja, bo posługuje się innymi metodami teledetekcyjnymi, pierwszym moim pytaniem jest to, czego nie ma w zbiorze, czego nie widzę, czego brakuje. I w ten sposób staram się uzupełniać te luki w informacjach i uniknąć błędu przeżywalności. No to teraz, jak już mamy wyjaśnione te dwa podstawowe pojęcia, przejdziemy do przykładu z ziemi białogardzkiej, żeby pokazać, jak te dwa mechanizmy działają w pracy archeologa. To jest taka mapa, którą zawsze muszę wyświetlać, kiedy jestem na jakiejś zachodnioeuropejskiej konferencji. Muszę wyjaśnić, czym był Układ Warszawski, czym było NATO, gdzie przebiegała granica, gdzie był Berlin i tak dalej. Myślę, że tutaj nie muszę tego robić. Ta mapa przedstawia mniej więcej okres, o którym będę mówił, pomiędzy gdzieś przełomem lat 60. 70. a końcem 91. roku, kiedy doszło do upadku Związku Radzieckiego, zakończyła się zimna wojna. A to, o czym będę Państwu opowiadał, dotyczy trzech baz. Tutaj nie widać. Ja je opisałem, to jest opuszczona baza atomowa w Podbolsku, w Brzeźnicy, Kolonii i w Templewie. Później tych obiektów będzie jeszcze tutaj znacznie więcej. I jak zawsze w takiej sytuacji pojawia się też wątpliwość, bo przecież archeolog zajmuje się starymi rzeczami, historycy zajmują się źródłami pisanymi, która dziedzina ma większe prawo do tego, żeby studiować okres zimnej wojny. W moim przekonaniu archeolog, który zajmuje się takim okresem, musi mieć rozeznanie źródła historycznych. Wnioskowanie naukowe polega na tym, że poruszamy się od rzeczy, które wiemy, ku tym rzeczom, których nie wiemy, żeby poznać przeszłość i w związku z tym musimy zaczynać od źródeł pisanych, źródeł historycznych w tym przypadku, więc archeolog, który bada zimną wojnę, musi także być po części historykiem, musi mieć rozeznanie i musi znać podstawy krytyki źródeł historycznych i na tym zakończymy ten spór. A źródła historyczne dotyczące tych trzech baz, które Państwu pokazałem, są dość szerokie. Między innymi znajdują się w archiwach IPN-u, to są akta projektu Wisła. Między innymi akta projektu Wisła, trójtomowe, do których można uzyskać
dostęp i które udzielają pewnych kluczowych odpowiedzi na niektóre pytania, ale są też niekompletne. I tutaj pojawi się ten błąd przeżywalności. Drugie źródła to jest pewna unikatowa sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy. Unikatowa polityczna, globalna sytuacja, w której możemy dowiedzieć się o tym, co wiedział wróg, co wiedziała druga strona, co NATO wiedziało o obiektach, które znajdują się na naszym terenie. Jest taka wyszukiwarka CIA Record Search Tool, która powstała na podstawie Freedom of Information Act, takiej ustawy senackiej, która pozwala ujawniać pewne raporty CIA, które dotyczą naszego obszaru. Nie wszystkie, większość tych raportów jest ocenzurowana, są trudną lekturą. Wszystkie nazwy, prawie wszystkie nazwy geograficzne, nazwy osób zostały stamtąd usunięte, ocenzurowane. Niemniej jednak może być korzystna w interpretacjach zimnej wojny. A zatem ze źródeł pisanych można wyinterpretować sobie podstawowe informacje na temat funkcji baz, tego kiedy powstały, kto je zbudował i tak dalej. I zaraz omówię tę pierwszą część, a później pokażę Państwu, co archeologia poprzez badanie tego dziedzictwa zimnowojennego, także z ziemi białogardzkiej, może dołożyć do tej wizji, która jest ogólnie znana i może obalić niektóre mity, które możecie znaleźć w internecie także na ten temat. A zatem zaczniemy od początku. W latach 60. Przeprowadzono szereg ćwiczeń, symulacji, które miały sprawdzić to, jak dużo czasu zabierze przetransportowanie głowic atomowych na zachodnie rubieże Układu Warszawskiego i wykorzystanie ich przeciwko NATO. Jedno z takich ćwiczeń szczególnie jest przywoływane 65 roku, ale tak naprawdę jak w przypadku wojskowych bywa, to był tylko pretekst. Potrzebowali pretekstu do tego, żeby pokazać, że jeżeli dojdzie do wojny, głowice będą zbyt daleko, nie będą mogły być użyte i w związku z tym przegrają wojnę, Układ Warszawski przegrał wojnę. I w związku z tym podjęto decyzję o tym, że takie trzy bazy składnictwa atomowe mają powstać w Polsce. Później było jeszcze takich miejsc nieco więcej. Tutaj mamy fotografię z Muzeum Stołobrzegu i to jest system L11M, jak na zachodzie pokazuje podobne uzbrojenie, to muszę się posługiwać nomenklaturą NATO i powiedzieć, że to jest system SCAD-A. To były takie rakiety krótkiego zasięgu, które mogły przenosić niektóre typy mogły przenosić głowice atomowe. 25 lutego 1967 roku podjęto decyzję o budowie tych baz atomowych, składnic atomowych na obszarze Polski. Są dokumenty, które mówią, że podpisał je minister obrony narodowej PRL i ZSRR. Znamy także listę oficerów polskich, która później była uzupełniana w tych aktach Wisła, oficerów, którzy byli poinformowani o przeznaczeniu tych obiektów. Dowiemy się także z tych akt Wisła o tym, że Polacy mieli zbudować te bazy, przekazać je później Związkowi Radzieckiemu w dzierżawę i nie mieli mieć wstępu do tych baz. Jest tam także informacja o tym, że część głowic, niewielka część głowic miała być przekazana siłom polskim w razie konfliktu do użycia przeciwko NATO. Oprócz tego, no właśnie, są różnego rodzaju instrukcje, które dotyczą tego, jak te obiekty miały być maskowane, jak miała być prowadzona dezinformacja. Wszyscy żołnierze służb inżynieryjnych, którzy budowali te bazy, byli poinformowani, że tak naprawdę znoszą obiekty dla jednostek łączności radzieckich na wypadek wojny, a poszczególne jednostki, które budowały poszczególne bloki, nie miały dostępu do całości obiektu i w związku z tym żaden żołnierz nie mógł tak naprawdę zrozumieć planu rozplanowania tego obiektu, ani tego, co faktycznie buduje. I gdy 12 grudnia 1969 roku obiekty już były zbudowane i powstały protokoły przekazania, zostały wydane nowe instrukcje. I te nowe instrukcje mówiły o tym, że wrażliwe dokumenty mają być zlikwidowane, plany mają zostać przekazane do Moskwy lub zniszczone i w związku z tym w tych aktach nie mamy żadnych planów przestrzennych. Nie wiemy, jak te bazy wyglądały, tego tam nie znajdziemy. Tutaj może archeologia nam posłużyć do tego, żeby uzupełnić tę informację, więc można powiedzieć, że 12 grudnia 1969 roku to jest koniec historii widzianej z perspektywy akt Wisła. Dalej niewiele już dokumentów było dokładanych i właściwie większość informacji, którą do tej pory przedstawię Państwu, pochodzi z interpretacji archeologicznej tych ogólnie dostępnych źródeł, które zarejestrowały te obiekty na podstawie chociażby tego efektu szczęśliwego trafa, o którym mówiłem na wstępie, który zdefiniowała Artur Lundar. Więc jeżeli chcielibyśmy posłużyć się fotografiami lotniczymi wykonanymi przez służby geograficzne polskie w latach 70., tak jak
tym zdjęciem z 1975 roku, to będą tam białe plamy. Cenzura, więc niczego się tak naprawdę nie dowiemy. To jest taka klasyczna praktyka, kiedy zamawiam zdjęcia z tego okresu dla potrzeb archeologicznych. Jeżeli mamy jakieś węzły kolejowe, zakłady produkcyjne istotne lub bazy wojskowe, zawsze jest taka biała plama, niczego tam nie będzie. I tak samo będzie z mapami, czy to cywilnymi, czy wojskowymi, tych baz na tych mapach nie będzie. Ale możemy posłużyć się taką nową metodą teledetekcyjną, z której korzystają archeologi, danymi, które ja także przetwarzam, to jest lutnicze skanowanie laserowe. To jest taka metoda, która pozwala nam cyfrowo usunąć stałą roślinność i zobaczyć to, jak krajobraz był przekształcany przez człowieka i jakie ślady się tam znajdują i w jakim kontekście znajdowały się też te bazy. I tutaj mamy przykład skanowania, tak zwana otwartość pozytywna, wizualizacja z Brzeźnicy Kolonii, na podstawie której możemy wytworzyć sobie plan tego obiektu i za chwilę Państwu opowiem po kolei, czym są te poszczególne elementy, które tutaj rysowałem. To jest z kolei Templewo, obiekt w Templewie na ziemi lubuskiej i Podpolsko, o którym przed chwilą też wspominałem, które tutaj nieopodal się znajduje, w pobliżu oczywiście Podpolska. I myślę, że tym przykładem posłużę się, ponieważ jest on doskonale zachowany, macie blisko ten obiekt, więc zachęcam do jego odwiedzin. Na mnie zrobił olbrzymie wrażenie, bo jest unikatowy. I też z tego względu, że jedyne tak dobrze zachowane obiekty widziałem tylko jeszcze w północnych Czechach, tak naprawdę. No więc to jest unikat, który wymaga jeszcze na pewno nagłośnienia. Charakterystyczną cechą tych wszystkich trzech obiektów jest to, że miały nieco inne plany przestrzenne, ale wszystkie składały się z tych samych typów obiektów, tych samych budynków. To jest bardzo ważne w fotointerpretacji, zaraz powiem też dlaczego. Archeologia dysponuje takim narzędziem od zarania swojego istnienia, które nazywa się chronologią względną. Możemy datować pewne rzeczy, posługując się tą metodą, ale możemy także powiedzieć, jak baza się zmieniała w czasie. Więc jeżeli cofniemy się do 1969 roku, to są obiekty, które były w tej bazie w momencie, kiedy zostały przekazane siłą Związku Radzieckiego. Na podstawie dokumentów możemy to potwierdzić. Mieliśmy tam m.in. dwa obiekty. Monolit, to były dwupiętrowe bunkry, w których składowano głowice atomowe. To jest fotografia z Podpolska, do którego odwiedzenia Państwa zachęcam. Doskonale zachowany bunkier dwupiętrowy w środku robi olbrzymie wrażenie, z pokojami, w których były składowane głowice taktyczne. Niestety w innych miejscach, takich jak Templewo, Brzeźnica, Kolonia, te obiekty zostały zniszczone w środku. Bramy zostały, nie bramy, tylko drzwi betonowo-stalowe zostały usunięte. To są nadal bardzo ciekawe obiekty, ale nie mają takiego oryginalnego wyposażenia jak tutaj w Podborsku, a wejścia zostały zablokowane betonowymi płytami. Oprócz tego znajdowały się tam także inne budynki, m.in. budynek odpowiedzialny za chłodzenie, za system chłodniczy. Ponadto wszystkie drogi w tamtym czasie były wyłożone takimi betonowymi płytami. Te płyty są w stanie wytrzymać ruch ciężkich pojazdów, ale z perspektywy osoby, która zajmuje się fotointerpretacją, jest jeszcze jedna taka pośrednia wskazówka. Otóż te płyty betonowe są perforowane i są szare. I powiem Państwu, że jeżeli chcielibyśmy na materiałach fotolotniczych, nawet na wysokorozdzielczych zdjęciach samolotów U-2, zidentyfikować tego typu drogi, to ich nie znajdziemy. Nawet posługując się lotniczym skanowaniem laserowym, które jest współczesną metodą, nie będziemy w stanie w 100% zidentyfikować, że mamy do czynienia z drogą, która jest pokryta betonem lub z drogą zwykłą, gruntową, więc te drogi nie zdradzały obecności tych obiektów tutaj. Oprócz tego oczywiście były zbiorniki przeciwpożarowe i był cały kompleks, który był odpowiedzialny, który zapewniał kwatery dla żołnierza. Oprócz tego były tam też magazyny. Dzisiaj jest to Dobrowo, areszt śledczy Dobrowo, no między innymi dlatego tak doskonale ten obiekt się zachował. Niestety nie mamy wstępu do tego obiektu, chyba że złamiemy prawo, ale wtedy nie będziemy mogli wyjść sam. Ale możemy obejrzeć sobie ten obiekt na fotografii lotniczej na przykład bardzo dokładnie. Oczywiście tego boiska tutaj nie było w momencie, kiedy baza istniała. A zatem pewnie pierwszym krokiem, który został wykonany w momencie, kiedy ta baza została przekazana Armii Czerwonej, było zabezpieczenie perymetru. I to najszybszym sposobem do tego jest wykonanie punktów umocnionych według instrukcji Armii Radzieckiej. Około 40 minut jednemu żołnierzowi zajmuje wykonanie takiego punktu, więc można powiedzieć, że zapewne w ciągu jednego pierwszego dnia cały obszar bazy wokół był już zabezpieczony i byli tam obserwatorzy.
Te punkty są widoczne na lotniczym skanowaniu laserowym, dlatego zaznaczyłem je tutaj w formie takich kropek. Druga sprawa to było założenie checkpointów wzdłuż dróg głównych prowadzących do bazy. Niektóre checkpointy później zostały zamienione na takie stałe obiekty. To jest akurat jeden z obiektów żelbetowych z taką przybudówką ceglaną, który znajduje się w Żyźnicy Kolonii. Pewnie w Podbolsku też były. Ja ich akurat nie widziałem tam, bo byłem bardzo krótko. Może będę miał okazję jeszcze tam powrócić, bo to jest ciekawy obiekt, więc uda się je odnaleźć. Z czasem tych obiektów było więcej. Część z nich miała zabezpieczać tę strefę magazynową. Jak widzicie zresztą Państwo, mamy tutaj obszar pusty w środku bazy, to dlatego, że od początku ta baza była zaprojektowana po to, żeby ją rozbudować i żeby powstały tutaj nowe obiekty. Jednostka była dość mocno zmechanizowana, miała dostarczyć głowicę i w związku z tym w pewnym momencie ktoś zadecydował, że jest niebezpiecznie trzymać samochody na parkingach krytych i zbudowano takie ukrycia na pojazdy wokół bazy, wyprowadzono te pojazdy poza bazę, a później powstały takie schrony, które wokół tej bazy miały zapewnić ukrycie dla załóg pojazdów. To jest jedno ze zdjęć i to, jeśli dobrze pamiętam, zdjęcie jest z Podbolska na duży pojazd i z Brzeźnicy Kolonii na znacznie mniejszą. Trochę wygląda tak jak to miejsce, które leśnicy tworzą po to, żeby przechowywać drzewka, ale w tym przypadku to jest na pewno ukrycie na jakiś mniejszy pojazd. Później cały teren został otoczony transzejami, okopami, które były wzmocnione drewnem. I to jest taka tablica, która jest eksponowana w Podbolsku, której fotografię wykonałem, która potwierdza to, że był plan z przydziałem poszczególnych ukryć na pojazdy dla poszczególnych załóg w odniesieniu do poszczególnych schronów, które naniosłem na tamtą poprzednią mapę i do transzej, które tutaj widzimy. Każda baza miała swoją strzelnicę. To jest akurat w Brzeźnicy Kolonii fotografia strzelnicy w Podbolsku była po tej stronie. W końcu lat 70. powstał kolejny bunkier granit w związku z postępami w technologii. Głowice były bardziej stabilne, mniej ciepła produkowały i mogły być przechowywane w gorszych warunkach. I to jest podbolska fotografia obiektu granit, a to jest w Brzeźnicy Kolonii, gdzie już nie mamy tutaj wrót, zostały usunięte, ale obiekt jeszcze stoi. Niestety w Templewie, w tej trzeciej bazie, ten obiekt został w 2011 roku rozebrany. Niestety. I później cały obszar znowu został otoczony transzejami, a na przeciskach pod drogami powstały takie betonowe przyciski, którymi żołnierze mogli się przemieszczać, jeżeli trzeba by było chronić tę część magazynową. Dzisiaj one są zasypane, no ale tak to wyglądało. Ale baza wojskowa jest także rejestracją życia codziennego żołnierzy. To bardzo dziwnie zabrzmi. W tej części, którą tutaj zaznaczyłem, dzięki skanowaniu laserowemu odnajdziemy ścieżki, które ci żołnierze przez 22 lata patrolując ten cały obszar wydeptali. Są tam ślady, tak? Jeżeli tam pójdziemy, ich nie zobaczymy, natomiast na skanowaniu laserowym jesteśmy w stanie te wszystkie ścieżki zarejestrować. A to już jest Brzeźnica Kolonia, gdzie jest dość nietypowy obiekt związany z bazą, więc jak wiecie Państwo, przez 22 lata, może więcej, ci żołnierze patrolowali ten obszar, świadomość zagrożenia, ciągłego lęku musiała być w ich głowach nieustannie obecna, bo ciągle musieli być gotowi na wojnę, ciągle musieli być przygotowani, ale wojna, jak wiemy, nie chciała na szczęście nadejść i musieli się zajmować czymś innym, więc kopali punkty umocnione, kopali transzeje, a w pewnym momencie dowódca obiektu podjął dość niezwykłą decyzję z punktu widzenia pewności tego obiektu. Na skraju bazy zdecydował o budowie boiska do gry w piłkę nożną otoczonego wieżą. Dzisiaj to boisko jest laskiem, natomiast na skanowaniu laserowym jest widoczne i później na zobrazowaniu jeszcze Państwu pokażę. To jest mniej więcej taka sytuacja, jakby ktoś zebrał tych wszystkich żołnierzy na tym placu i kazał im machać do przylatujących satelit szpiegowskich, żeby ujawnić to, co tam się dzieje. Pierwsze zobrazowanie, które pokazuje to boisko, to jest misja Copernicus, tutaj już cywilna, 84 rok, to są te jasne fototony, które tutaj się znajdują. Więc rodzi się pytanie, czy NATO o tych obiektach wiedziało. To jest trudne pytanie, bo to, że coś zostało sfotografowane, nie oznacza, że zostało prawidłowo zidentyfikowane. No ale cofnijmy się do roku 69, do misji Korona J3. Baza jest idealnie widoczna na tym zobrazowaniu wykonanym dla potrzeb CIA.
Także 75 roku z misji Hexagon, zobrazowanie doskonale pokazuje te obiekty. Tutaj mamy pod Polską i znowu zidentyfikujemy monolity. Aha, jeszcze tutaj cofniemy się do Brzeźnicy w kolonii. Zobaczcie Państwo, że nie ma ani tego boiska, ani obiektu granic, tak? Bo to jest 69 rok. W 75 nadal nie było ani boiska, ani obiektu granic, czyli on musiał jeszcze później powstać. To jest pod Polską i też nie mamy obiektu granic tutaj. I to jest ten flerok, które też łatwo jest zidentyfikować. A w roku 1969, kiedy te zobrazowania dla CIA już były znane, nadal w raportach, które są odtajnione i mogą być znalezione przez wyszukiwarkę kresk, dowiadujemy się, że nie możemy powiedzieć na pewno, czy broń atomowa znajduje się w krajach wschodniej Europy. Jednak przypuszczamy, że niektóre głowice, że niektóre państwa mogą przechowywać, w niektórych państwach mogą być przechowywane radzieckie głowice. I to wszystko, czyli fotointerpretatorzy nie mieli pojęcia o tym, czy mają do czynienia, co zarejestrowali, ale to zarejestrowali. Problem z tego typu obiektami jest taki, że jeżeli składają się z tych samych obiektów, to wystarczy jeden klucz, jedna informacja na temat jednej bazy i automatycznie wszystkie trzy też są znane. I w tym przypadku było tak samo. W 1979 roku powstał taki raport, który dorocznie wychodził, był produkowany przez CIA, który pokazuje mapę, a na niej trzy obiekty, o których jest mowa, ale też inne obiekty. Inne obiekty. Teraz możemy zmienić nową perspektywę na bardziej ogólnokrajową i zobaczymy, że mamy obiekty w Pagicu. Ten akurat się tam nie pojawia, nie wiem dlaczego. Pozostałe lotniska w Kluczewie pod Stargardem, w Chojnie i baza w Strąże to są takie obiekty, w których znajdowały się bunkry granit i one były przystosowane do przechowywania głowic specjalnych. W tym przypadku przypuszczano, że także głowic atomowych i pewnie jak fotointerpretatorzy CIA zobaczyli je na zobrazowania korona, to zaznaczyli te miejsca jako potencjalnie gotowe do przechowywania głowic atomowych. Niemniej jednak tam tych głowic prawdopodobnie nie przechowywano. W Strążu przypuszcza się, że były jakieś systemy SCADA, ale też do końca nie wiadomo. I jeden obiekt jest nieco inny, to jest Szprotawa, to jest poradzieckie lotnisko obecnie i to jest zobrazowanie z 1975 roku z misji Hexagon. Lotnisko łatwo nam jest rozpoznać, natomiast ten komplet, o którym chciałem mówić, znajdował się na skraju. I tutaj być może te głowice były przechowywane w jednym z tych, w tym bunkrze właśnie, ale no, nie prowadziłem jakichś dalszych badań na ten temat, więc nie wiem. Obiekt był chroniony równie pilnie strzeżony jak obiekty w Templewie, w Brzeźnicy, kolonii w Podborsku. Teraz znowu możemy zmienić perspektywę na ogólnoeuropejską i dowiemy się, że tak naprawdę te obiekty w Polsce były tylko częścią znacznie większego systemu, który miał zacząć działać w razie wojny atomowej. I teraz znowu możemy się jeszcze nieco bardziej oddalić i dowiedzieć o tym, że na dwóch przeciwległych krańcach świata znajdowały się dwa bardzo podobne miejsca. Jedno powstało w wczesnym Związku Radzieckim koło miejscowości Semipałatyńsk, która gdzieś jest położona w Kazachstanie i był to poligon atomowy, na którym dokonywano atmosferycznych detonacji głowic taktycznych, czyli dokładnie takich, jakie miały być przechowywane na ziemi białogardzkiej. Skąd to wiemy? Po obszarze, który jest zeszklony, ale zobaczymy tutaj także obiekty, które Państwu wcześniej już pokazywałem. Ukrycia na pojazdy, ale także testowano tutaj wytrzymałość transzei. Czasami z żywymi ludźmi pewnie, czasami jednak nie. Takie testy były prowadzone. Możemy często też ocenić celność lotników, którzy rzucali te niewielkie głowice atomowe o niewielkiej sile tutaj na ten poligon. Na drugi poligon znajdował się w Nevadzie, około 160 km na północ od Las Vegas. No i tutaj testowano głowice w czasie zimnej wojny już głównie metodą eksplozji podziemnych i przez to powstawały takie charakterystyczne kratery. Oczywiście to są te głowice, które typy głowic, które miały spaść między innymi na państwa Układu Warszawskiego. Więc na koniec rodzi się pytanie, po co utrzymywać takie dziedzictwo, interesować się nim, po co nie dbać, skoro no jest to bardzo smutna część naszej historii, prawda? Także naszej, może i narzuconej, bo różnie można politycznie tę sytuację interpretować, ale jednak jest to coś, o czym zazwyczaj chcielibyśmy zapomnieć i to wyprzeć, ale moim zdaniem nie powinniśmy tak robić. I mówię to nie tylko dlatego, że jestem archeologiem, który interesuje się przeszłością, ale przede wszystkim dlatego, że taka przeszłość, także w tej formie materialnej bazy, na przykład w Podborsku, ma olbrzymią wartość dydaktyczną. Większość tych miejsc, jak pokazywałem, jest już zniszczona, zrujnowana. Tutaj to miejsce się zachowało i co prawda nie jest to przeszłość lekka i przyjemna.
taka, którą rozrywkowo możemy chłonąć i z którą możemy obcować, ale jest to przeszłość, która na pewno przypomina nam o pewnych błędach z przeszłości i uczy o tym, jak powinna funkcjonować być może nawet współczesna Europa. Więc jak to się stało, że nie doszło do wojny atomowej jednak? No, tak to się stało, że była taka doktryna, która była znana od lat 60. i która nazywa się MAD, czyli z angielskiego, jeśli to przetłumaczymy, szalony, a tłumaczy się jako Mutual Assured Destruction, czyli obustronne pewne zniszczenie, która mówiła o tym, że każde, nawet ograniczone wykorzystanie głowic taktycznych na teatrze europejskim, teatrze działań wojennych, ostatecznie doprowadzi do eskalacji konfliktu i zniszczenia wszystkich stron, które w tym konflikcie uczestniczą. Mimo że obie strony tego konfliktu doskonale znały tę doktrynę od lat 60., to nadal prowadziły swoje badania i doskonalały swoje arsenały. No, ale dzięki temu, że pewnie jakaś świadomość tego była po dwóch stronach, do wojny nigdy nie doszło. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tematy bardzo odległe i szerokie i czasowo i czasami terytorialnie, ale myślę ukazujące dzieje części lokalnej na zdecydowanie szerszej perspektywie. Czy mamy pytania do referendum? Komentarze? Ja tylko jeden komentarz. Proszę wyobrazić sobie Państwu, część z Państwa nie pamięta, zwłaszcza młodzież, ja pamiętam Czarnobyl, tak? Jakie było skutki Czarnobyla w Polsce, w rejonie Szczecina, Pomorza Zachodniego, a przecież to było w Płotocki, tam gdzieś nad Dnieprem, nad Krypecią Czarnobyl. To były ziemie, które w czasach pierwszej RP należały do Polski w czasie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale to było 1500 czy 1000 kilometrów stąd. Natomiast, proszę Państwa, jakie byłyby skutki, gdyby, nie daj Boże, nastąpił zapłon tych głowic tu wśród Beretę? Albo eksplozja elektrowni atomowej w Greifswaldzie, z której 100 km na zachód. Nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, że tak naprawdę to jest właśnie zimna wojna i to nie jest tylko i wyłącznie to, co my dzisiaj dyskutujemy bardzo często w kwestiach dziejów politycznych czy dziejów gospodarczych, ale to jest też kwestia właśnie bezpieczeństwa narodowego i świadomości, że w jakiej żeśmy żyli, bądź w jakiej żeśmy nie żyli, może inaczej, w ten sposób zadajmy pytanie. Dlatego tak na marginesie, może w międzyczasie komuś jakieś pytania. Poświęcony Karwinu w pradziejach we wczesnym średniowieczu. Drugi referat wygłosi pan dr Rafał Siemiński z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego o dziejach miasta i sam tu się nie wiesz. Ale na początek pan dr habilitowany Andrzej Janowski, zapraszam serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Organizatorom. Koledzy, którzy mówili przede mną, bardzo wysoko postawili poprzeczkę, pokazując medialne i bardzo ładnie wypadające obrazki. Mam nadzieję, że moja prezentacja również Państwa nie rozczaruje. Historia badań archeologicznych Karlina ma w tej chwili blisko 180 lat. Pierwszy znaczący odkryć, o którym wiemy, i które zostały odbudowane, pochodzi z roku 1838 bądź 1839. W każdym razie na przełomie tych lat dwóch, gdzieś przypuszczalnie pomiędzy Karlinem a Lubiechowem dokonano odkrycia unikatowego skarbu, o którym ja za chwileczkę powiem nieco szerzej. Później jeszcze w wieku XIX przynajmniej dwukrotnie dokonywano znaczących odkryć. Jednym z nich było zarejestrowanie w Lubiechowie grodziska wczesnego średniowiecznego. Dokonano również odkrycia związanego z epoką kamienia, siekierki kamiennej. Ta mapa, którą Państwo widzą, każdy z takich krzyżyków to... Tyle lat nauki człowiek niestety nie daje. O!
Każdy z tych krzyżyków to stanowisko archeologiczne. Na tej mapie jest ich 109. Czyli potencjał archeologiczny Karlina i okolic, bo jak widać nie tylko Karlino jest na mapie, jest bardzo duży. Problemem jest natomiast fakt, że jedynie niewielka część z tych stanowisk badana była w sposób systematyczny, a w większości przypadków są to albo znaleziska przypadkowe, tak jak właśnie wspomniany już skarb odkryty w roku 1838, którego lokalizacja dokładnie nie jest znana, albo stanowiska zarejestrowane tylko na powierzchni. Jak Państwo zapewne wiedzą, tutaj już Grzegorz o metodach archeologii, tym czym archeologia się zajmuje, mówił. Archeolog, kiedy znajduje materiały ruchome, najczęściej są to fragmenty potłuczonych naczyń, na podstawie wiedzy swoich poprzedników dokonuje ich klasyfikacji i przyporządkowania do określonych okresów, czy jeżeli jest to możliwe, do konkretnych kultur archeologicznych. Przy czym musimy pamiętać o tym, że pod kulturami nie kryją się ludy czy narody, tylko są to tak naprawdę twory współczesne, twory archeologiczne, nazywane od albo na przykład charakterystycznej formy naczynia, albo od specyficznego ornamentu. I tu za chwilę Państwo zobaczycie na przykład kulturę pucharów lejkowatych, tak? Czyli ludność na jakimś terytorium posługiwała się specjalną czy nietypową formą naczynia. Będzie kultura ceramiki sznurowej, dla której charakterystyczne było zdobienie naczyń ornamentem przypominającym odcisk sznura. Te kultury albo ze sobą czy ludność tych kultur albo ze sobą współwystępowała, albo po sobie następowała. Część z nich jest w prosty sposób ewolucją. Pierwsze ślady człowieka, czy pobytu człowieka w okolicach Karlina wiążą się z młodszą epoką kamienia, czyli z okresem neolitu. I to, jak Państwo widzą, mamy kilkanaście stanowisk wokół Karlina, które przyporządkować możemy do kilku kultur. Właśnie kultury pucharów lejkowatych, nazywanej w nomenklaturze archeologicznej KPL-em, do kultury ceramiki sznurowej, czyli KCS, oraz kultury amfor kulisnych. Tutaj macie Państwo takie zbiorcze, ogólne datowanie czy ramy chronologiczne epoki Karlina i czas, w którym te kultury, przynajmniej tak jak sądzimy na chwilę obecną, ze sobą czas, kiedy te kultury na tych terenach mogły być obecne. Problemem jest to, że właściwie w przypadku epoki Karlina żadne ze stanowisk, które jest tutaj zarejestrowane, nie zostało zarejestrowane metodą wykopaliskową, czyli mamy tylko materiały znalezione na powierzchni Ziemi. Nikt właściwie tą tematyką szerzej się nie interesował. Tutaj mamy siekierkę kamienną, to jest właśnie ta znaleziona w roku 1880 i przepisywana kulturze ceramiki sznurowej. Jeżeli przybliżymy się w kierunku do naszych czasów, kolejną z epok po młodszej epoce kamienia jest epoka brązu. Jak widać, również mamy z tego czasu kilka stanowisk, choć gdybyśmy patrzyli tylko na zasadzie statystyki, tych stanowisk jest jednak nieco mniej. I one przynależą do dwóch ugrupowań, do kultury uniedyckiej oraz do kultury łużyckiej. Kultura łużycka była takim ugrupowaniem, które trwało bardzo długo, bo ona zaczęła się w epoce brązu, ale kontynuowała się również w epoce żelaza. Jeżeli zestawimy te stanowiska na jedną mapkę, no to okazuje się, że o ile osadnictwo w epoce brązu było bardzo rachityczne, powiedzielibyśmy, o tyle w epoce żelaza
te punkty, które ze śladem pobytu, czy na który, gdzie znaleziono materiały charakterystyczne dla kultury łużyckiej, są zdecydowanie liczniejsze. To, na co wypadałoby zwrócić uwagę, bo to będzie się właściwie przewijało na wszystkich mapkach, które będę Państwu pokazywał, to zwróćcie Państwo uwagę, że te punkty bardzo często usytuowane są wzdłuż biegów rzek. Że właściwie na tych terenach położonych w większej odległości od wody, tego osadnictwa przynajmniej na razie nie zarejestrowano, ale też tak jak mówił Grzegorz, my czasami po prostu, no nie wiem, może to wynikać z tego, że teren jest zalesiony i nie jesteśmy w stanie znaleźć tam stanowiska archeologicznego, bo nikt w lesie nie przeprowadza badań. Jeżeli nie idzie w konkretny punkt, po prostu w lesie nie jest w stanie ze względu na podszycie niczego znaleźć. Okres warsztacki, czyli epoka żelaza, o kulturze łużyckiej, gdyby no ona się przeżywa, przepraszam, przeżywa się w tym okresie, ale w młodszej fazie tego okresu warsztackiego mamy też do czynienia ze stanowiskami, które można przypisać tak zwanej kulturze pomorskiej, czy kulturze wschodniopomorskiej. Jak widać, tych stanowisk akurat w tej kulturze przypisywanych jest stosunkowo niewiele. Wszystko grupuje się na północ od Kaliny. I tutaj właściwie jedno z niewielu stanowisk, które było badane, przypadkowe odkrycie z roku 1934. Tak wyglądały prace wówczas prowadzone, kiedy odkryto dwa groby ciałopalne, czyli dwa naczynia ze spalonymi kości wewnątrz. Stanowisko to było też badane już po wojnie w latach 60. Okres lateński, nazywany jest młodszym okresem przedrzymskim, gdzie możemy zarejestrować ślady przynajmniej dwóch ugrupowań kulturowych, tak zwanej kultury oksyrskiej oraz kultury jastorskiej. Kultura oksyrska znów jest to takie ugrupowanie, które pojawia się w młodszym okresie przedrzymskim, a kontynuuje się jeszcze w tak zwanym okresie wpływów rzymskich, czyli już jak gdyby na początku naszej ery. Jeśli chodzi o kulturę jastorską, to jest to o tyle istotne, że tutaj badania z roku 72 i dwa groby tej kultury odkryte. Jedno z unikalnych stanowisk, właśnie kultura jastorska generalnie na tym terenie jest reprezentowana bardzo, bardzo słabo i te materiały są bardzo nieliczne, więc ten obiekt Skawina jest takim obiektem, który jest bardzo często cytowany i przywoływany we wszystkich opracowaniach poświęconych archeologii tej części Pomorza i nie tylko. Zresztą inwentarz tej, nie będę tego szczegółowo mówił, inwentarz jednego z tych odkrytych wówczas grobów, naczynia, noże, zapinki, czyli ozdoby górnej części tułowia, klamra do pasa, igła, jakieś elementy kamienne. Okres wpływów rzymskich. Kultura oksyrska nadal występuje. Tu w tym przypadku akurat nazwy kultur wzięte są od miejscowości. Wielbarska od miejscowości Wielbark i Oksyrska od miejscowości Oksywie, na których odkryto materiały charakterystyczne, jak gdyby tak zwane stanowiska eponimiczne, tak? Czyli wszystkie materiały odkrywane poza są przyrównywane do tego stanowiska. I pozostałe, czyli takie materiały, których nie jesteśmy w stanie ze względu albo na swój stan zachowania, albo na ich ułamkowość, przyporządkować do którejś z konkretnych kultur. I znów, tak jak popatrzymy, osadnictwo koncentruje się wzdłuż rzek. W Karlinie, czyli w tych widłach, właściwie dzieje się stosunkowo niewiele. Grupa Dębczyńska to jest taki charakterystyczny twór, który ja pozwoliłem sobie tutaj wydzielić. Nazwa również wzięta od stanowiska, od miejscowości Dębczyno. Jak widać, to osadnictwo jest bardzo, bardzo liczne. Ona powstała prawdopodobnie z przekształcenia kultury oksyrskiej. Ma pewne elementy oksyrskie, ale ma też pewne elementy barbarzyńskie, germańskie, byśmy powiedzieli. I o ile
jej żywot rozpoczął się w okresie wpływów rzymskich, to kontynuuje się już w okresie wędrówek ludów. To jest okres datowany umownie od roku 375, czyli od momentu, kiedy Hunowie pojawili się w granicach Cesarstwa Rzymskiego, aż do schyłku VI wieku. I z tą kulturą wiązać należy właściwie najważniejsze znalezisko, którego dokonano w Kabinie, mianowicie ze wspomnianym już skarbem. Problem z tym skarbem jest taki, to był skarb złotych przedmiotów. Zdjęcie jest czarno-białe, ale to wynika tylko z tego, że nie dysponujemy innym, ponieważ po roku 45 skarb ten jest zaginiony. Już w momencie odkrycia skarb uległ rozproszeniu pomiędzy kilka osób. Gdzieś na początku drugiej połowy XIX wieku część z przedmiotów udało się zgromadzić w jednym miejscu w muzeum w Berlinie. I z tego czasu pochodzi to zdjęcie. To są tak zwane zawieszki braktatowe. Jedna z nich charakterystyczna i bardzo unikatowa, ponieważ zrobiono napisem runicznym. Jest to jeden z najstarszych napisów, z najstarszych przykładów pisma, zabytków pisma runicznego z ziem polskich. Jak Państwo pewnie wiedzą, runy to jest pismo ludów skandynawskich. Oprócz tego znaleziono złoty, taki dziesięcioboczny pierścień. Jeszcze jeden pierścionek według akt zachowanych w Berlinie, on od razu właściwie po odkryciu został przekupiony. I prawdopodobnie jeszcze kilka innych przedmiotów. Dlaczego to znalezisko jest unikatowe? Szanowni Państwo, to jest mapa mająca 10 lat, więc stosunkowo aktualna, zestawiona przez Mortena Otto, fachowca, jeśli chodzi o właśnie specjalistę, który zajmuje się głównie tą problematyką złotych germańskich zawieszek traktatowych. Na terenie Skandynawii takich przedmiotów znaleziono około 1000. W Polsce 14, z czego 7 w Karlinie. Problemem jest to, że po roku 45 skarb uznawany jest za zaginiony i z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że jeżeli przetrwa wojnę, to znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych w Moskwie. Przy czym koleżanka, która pisała pracę magisterską na ten temat, gdyby nie uzyskała, próbowała uzyskać z Moskwy informacje, czy takie materiały rzeczywiście w muzeum się znajdują, nie uzyskała odpowiedzi. Czyli jak gdyby, jest to niejednoznaczne. Oprócz wspomnianych zawieszek braktatowych w skład skarbu miały też wchodzić inne zawieszki wykonane ze złotych monet, czyli z solidów Walentyniana I oraz Walentyniana II, a także Teodozjusza II. Obecność tych monet, gdzie ostatni z władców skończył panowanie, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 482, pozwala datować moment, kiedy skarb mógł powstać i mógł trafić na tę ziemię, na schyłek V wieku naszej ery. Kiedy trafił do ziemi, czyli został schowany, to tego my już niestety nie wiemy, nigdy się nie dowiemy. Natomiast skarb sam w sobie jest unikatowy. No i wreszcie wczesne średniowiecze. Ja nie chcę wychodzić poza ten okres, bo mój następca będzie mówił o okresie średniowiecza. Wczesne średniowiecze, czyli okres datowany umownie do połowy wieku XIII, czyli momentu, kiedy rozpoczyna się akcja lokacji miast na prawie niemieckim, pojawia się osadnictwo, wraz z osadnikami pojawiają się nowe elementy kultury materialnej, zmienia się ceramika, którą posługują się mieszkańcy tych ziem, zmieniają się również inne wytwory. I z tego okresu również Kalino. Nie jest specjalnie, znaczy nie mamy na terenie Kalina punktów, które można by z tym okresem wiązać. Jedyny ośrodek, jak być może władzy, bo tak interpretujemy grodziska, znajdował się w Lubiechowie. To jest grodzisko położone, tutaj mamy pasentę, być może część z Państwa było na tym obiekcie, zna go. Obiekt, osada umocniona, otoczona podwójnym wałem. Tak, ten wał jest, właściwie tutaj jest fosa, tutaj mamy wał. Obiekt badany tylko w latach 60. W 62 roku takie badania doraźne prowadził profesor Władysław Łosiński, potem w latach 64-65 ekspedycja Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Później nigdy nie był poddany szerszej eksploatacji. I fragmenty naczyń, taka część archeologii mniej, że
tak powiem, ekspozycyjna i taka nudna, ale bez której nie da się niestety tej nauki uprawiać. Oprócz tego, jak Państwo widzą, cały szereg innych mniejszych, większych stanowisk nie ma wśród tych stanowisk cmentarzyska. Czyli gdzieś należałoby się spodziewać, no jeżeli tutaj żyli i mieszkali, to też gdzieś grzyba i swoich zmarłych. Myślę, że odkrycie cmentarzyska przestrzeni wiecznego jest dla przyszłych archeologów jednym z tych celów, które powinni sobie postawić. No i wreszcie miasta średniowieczne, to Państwo już znają, widok Kalina zwinięty na mapie Lubinusa. Bardzo dobrze widoczny zamek oraz miasto. I właśnie, archeologia najbardziej kojarzy nam się z pradziejami, z wczesnym średniowieczem. Natomiast archeologia ma też bardzo duży, już Grzegorz pokazywał właściwie archeologię współczesności, ale mamy też archeologię nowożytności, czy archeologię późnego średniowiecza. I o ile nie są prowadzone prace, czy systematyczne prace na stanowiskach pradziejowych, czy na stanowiskach wczesnośredniowiecznych, ta archeologia coraz szerzej wkracza w przestrzeń miasta średniowiecznego, czy miasta nowożytnego, przy okazji różnego rodzaju inwestycji. I tutaj również jest cały szereg interesujących znalezisk, które świadczą o kulturze materialnej mieszkańców tego regionu w XVII, XVIII wieku, ale to już będzie przedmiotem innych, mam nadzieję, w przyszłości wystąpień. Dziękuję za uwagę. Proszę kolejnego referenta, doktor Paweł Siemiński. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie organizatorom naszej dzisiejszej konferencji i zacznę od takiej drobnej refleksji. Patrząc na program, widać tutaj bardzo przemyślane działanie ze strony organizatorów, konsekwencje. Dotyczy to tak bardzo ważnej, istotnej i drażliwej, czy drażliwego tematu, jak początki miasta Karlina. Widać tutaj bardzo wyraźnie początek od badań archeologicznych, aż po badania historyczne. Dwa słowa może warto by powiedzieć na temat specyfiki badań historycznych. Tutaj pan doktor habilitowany, pan profesor Janowski bardzo trafnie, bardzo ładnie scharakteryzował nam źródła materialne. Natomiast tym się różni praca historyka od archeologa, że my pracujemy przede wszystkim na źródłach pisanych. Oczywiście wykorzystujemy również wyniki badań archeologicznych i jeśli byśmy popatrzyli dzisiaj na syntezy dziejów miast pomorskich, ale nie tylko pomorskich, myślę, że jest to problem znacznie szerszy. Trudno sobie właściwie wyobrazić taką monografię miasta, bo tak przeprowadzone badania dotyczące dziejów konkretnych miast, które wykluczałyby wyniki badań archeologicznych. Jest to obecnie nieodzowne. Nieodzowne są wyniki przede wszystkim badań archeologicznych w kilku elementach. Tutaj z prezentacji mojego poprzednika można przede wszystkim wysnuć jeden zasadniczy wniosek. Nie wiemy, a przynajmniej na razie nie zostało to dostatecznie jasno rozpoznane, jaka była tak naprawdę geneza miasta w Karlinie. Na temat początków, czy domniemanych początków, chciałbym jeszcze w dalszej części swojego wystąpienia powiedzieć. Ale widać tutaj bardzo wyraźnie, że do XIII wieku jest to, powiedzmy, do połowy XIII wieku te badania archeologiczne mówią nam coś nieco na temat nie samego Karlina, ale okolic Karlina. Samo miasto lokacyjne jest tutaj takim białym punktem. I dopiero mamy schyłek wieku XIII i początek wieku XIV, czyli ten moment, kiedy Karlino pojawia się w źródłach pisanych. Nie ma więc tutaj
na razie, póki co, zrekonstruowanego tego dojścia, procesu dochodzenia od grodu, osady, aż po miasto lokacyjne. Nie wiemy, jak to wyglądało. Źródeł do historii średniowiecznego Kalina, wbrew pozorom, jest sporo. Natomiast podstawowym problemem jest interpretacja tych źródeł i sama treść źródeł. Jeśli byśmy popatrzyli na dzieje średniowiecznego Kalina, to pierwsze, co uderza, to duża ilość dokumentów wystawionych przede wszystkim przez biskupów kamieńskich w Kalinie. No ale z samego faktu, że wystawiono tutaj dokumenty, nie wynika, że wiemy dużo o samym mieście i zamku. To jest ten problem dotychczasowej historiografii, która wydaje mi się dosyć często ogólny, zbyt ogólny sposób przechodziła do porządku dziennego nad pewnymi problemami, które można by nie tylko w świetle analizy źródeł pokazać na głębszym tle, ale dotrzeć do często do sedna źródeł. Kalino, proszę Państwa, bez wątpienia miasto, zamek były nierozerwalnie związane w średniowieczu z biskupami kamieńskimi, z biskupstwem kamieńskim. I jeśli weźmiemy pod uwagę ten okres nie samego powstawania, kształtowania się biskupstwa kamieńskiego w XII wieku, ale jeśli przesuniemy nieco ten próg chronologiczny co najmniej o stulecie, od około XIII wieku aż do połowy wieku XVI, to już jest okres nowożytny, czyli ten moment, kiedy ten okres, kiedy biskupi kamieńscy jako ordynariusze katolicy władali Kalinem i Zamkiem, to jest to okres dosyć stosunkowo krótki, ale niezwykle różnorodny. Zacząć chyba trzeba, jeśli przyjmiemy taką tezę, że dzieje Kalina, miasta i zamku są nierozerwalnie związane z ziemią biskupstwa, od momentu czy pewnego procesu kształtowania się władztwa terytorialnego biskupów kamieńskich. Dwa słowa na temat samego pojęcia. Jeśli byśmy spojrzeli na mapę Pomorza Zachodniego, mniej więcej terytorium, które rozciągało się od wschodu rzeka Łeba, jezioro Łebsko, na zachód do okolicy Bart dzisiejszego, czyli daleko na Zaodrzu, i od północy, czyli od Wolina aż po okolice Pyrzyc, Bań na południu, to przede wszystkim byśmy to, co by nas powstałby taki obraz przede wszystkim no, zwartego stosunkowo terytorium. Jednak jakbyśmy się zaczęli byśmy spróbowali przyjrzeć się bliżej nieco Pomorzu Zachodniemu, to by się okazało, że przez bardzo długie okresy historii nie było to terytorium jednolite. To znaczy 1295 mamy podział na dwa księstwa, księstwo wołogoskie i księstwo szczecińskie, 1368-1372 ponowny podział. Księstwo szczecińskie istniało, ale księstwo wołogoskie się podzieliło na część zaodrzańską i przeodrzańską, słupskie i wołogoskie. Dodatkowo dochodzi nam właśnie władztwo biskupów kamieńskich. Czym to władztwo się charakteryzowało i jak kształtowało się? Władztwo biskupów kamieńskich kształtowało się już od połowy wieku XIII. 1248 książę szczeciński Barwin I przekazał biskupowi kamieńskiemu Wilhelmowi część ziemi kołobrzeskiej. W 1255 roku, jeszcze na chwilę do tego wrócę, ale takim widomym, bardzo wyraźnym sygnałem tego, że biskupi kamieńscy badają ziemię kołobrzeską, jest lokacja miasta Kołobrzega. W 1276 biskup Herman von Gleichen otrzymał drugą część ziemi kołobrzeskiej. Obszar ten stał się podstawą do utworzenia niezależnego władztwa terytorialnego biskupów kamieńskich. Co to oznaczało? Biskupi kamieńscy dysponowali analogicznymi prawami jak książęta z rodu gryfitów. To znaczy mogli prowadzić niezależną politykę wewnętrzną, zewnętrzną, ich terytorium miało wyznaczone
granice, mieli prawo wyznaczania, mieli prawo lokacji miast, lokacji wsi. Innymi słowy mówiąc, byli niezależnymi władcami. Jeśli byli niezależnymi władcami, to jak powiedziałem, mogli również lokować miasta, wsi i prowadzić niezależną politykę. Takim ordynariuszem kamieńskim, który szczególne zasługi położył na polu kolonizacji, sprowadzania osadników z Rzeszy Niemieckiej, z Europy Zachodniej, był Hermann von Gleisen, 1255-1288-89. To było niemal pół wieku, w których wschodnie obszary księstwa Gryfitów, a wówczas już władztwa terytorialnego biskupów kamieńskich, odrabiały zaległości, jeśli chodzi o poziom zagospodarowania. Wiązało się to właśnie z lokacjami miast i wsi, sprowadzaniem osadników, mieszczan, rycerzy, trzebieniem lasów, nowymi rozwiązaniami, wprowadzaniem nowych rozwiązań w gospodarce. Powstaje tutaj od razu pytanie, skąd przybyli osadnicy na Pomorze Zachodnie, na terytorium biskupów kamieńskich i jakie były ich cele. W historiografii mówi się o tym, czy pisze się o tym, że w strefie bałtyckiej osadnicy, mieszczanie przede wszystkim liczyli tutaj na lepsze warunki życia niż w swoich dotychczasowych krajach. Liczyli na, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, osiągnięcie sukcesu gospodarczego, wejście do elity społeczeństwa ówczesnego i też osiągnięcie pewnego prestiżu, pozycji społecznej. Rządy biskupa Hermana von Gleisena są ważne nie tylko z racji tego, że zakończył się wówczas ten proces formowania niezależnego księstwa czy władztwa biskupów kamieńskich, ale także z tego powodu, że Hermann von Gleisen lokował kilka miast. Pierwsze wymienione już wcześniej, pierwszy to wymieniony już wcześniej Kołobrzeg w 1255 roku razem z księciem Władysławem III, 1266 Koszalin, 1274 i 1278 Waszewo. No i właśnie, być może czwartym ośrodkiem miejskim było Karlin. W historiografii biskup kamieński Hermann przedstawiony jest jako gospodarz, wytrawny gospodarz, który wprowadza na terenie dominium wzorce przeniesione ze swojej ojczyzny, z Rzeszy Niemieckiej, tworzy władztwo właśnie poprzez zagospodarowanie, poprzez działania kolonizacyjne. Spójrzmy może, jak wyglądałaby taka wzorcowa lokacja miasta. W przypadku Kołobrzegu, wiadomo, historia tego nadmorskiego miasta sięga bardzo głęboko wstecz. Pojawia się w źródłach najpóźniej już rok tysięczny biskupstwo w Kołobrzegu, ale wiadomo z badań archeologicznych, że ta przeszłość jest dużo, dużo bardziej można użytować w przeszłość. Jakie warunki musiały zaistnieć do lokowania miasta? Po pierwsze, lokowano na według dwóch modelów. Pierwszy model, przeniesienie istniejącej osady, czyli w tym przypadku po brzegu, przeniesienie osady, która istniała już w okresie wcześniejszym, nadaniem przywileju prawa niemieckiego, bądź lokowanie na tak zwanym surowym korzeniu, czyli w miejscu, w którym wcześniej nie było żadnego osadnictwa, ani nie było osadnictwa, które by przypominało miasto. Takim przypadkiem był na przykład Koszalin, 1266, lokowany prawdopodobnie na surowym korzeniu. Inna sytuacja była z kolei Maszewie, gdzie już w pierwszej połowie XIII wieku mamy informację o grodzie w Maszewie. Tak więc to miasto rozwinęło się z jakiejś osady przygrodowej w latach 70. Zostali sprowadzeni osadnicy, nadany został im przywilej lokacyjny. Tak więc, jeśli przyjmiemy, że Kalino było lokowane przez biskupa Hermana von Gleisena, to
mogły tutaj zaistnieć dwie możliwości, chociaż jak to ubóstwo źródeł nam podpowiada, że raczej było to miasto lokowane na surowym korzeniu. Trzeba by jeszcze powstrzymać się z wydaniem ostatecznej opinii do czasu przeprowadzenia badań archeologicznych, ale no, podejrzewam, że nie będzie to taka szybka perspektywa. Lokatorem, czyli tym, który zakładał miasto, był w tym przypadku biskup. Jak wyglądał proces lokacji miasta? Trzeba było wybrać miejsce. Tutaj już moi przedmówcy bardzo obszernie i bardzo interesująco wypowiadali się na temat tego specyficznego położenia Karlina. Ja nie będę rozwijał tego wątku. Powiem tylko, że wszystko wskazuje na to, że było to miasto założone na przecięciu dwóch szlaków i też co charakterystyczne nad wodą, nad rzeką. Jakbyśmy popatrzyli na Łobrzeg, morze, ale też Parsenta, Koszalin, Dzierżęcinka i Karlino, Parsenta i Ranów. To był też warunek niezbędny do tego, aby lokacja zakończyła się sukcesem. Biskup musiał wybrać osobę, tak zwanego lokatora, który zajął się zorganizowaniem grupy pierwszych mieszczan. Nie wiemy w przypadku Karlina, kto był takim lokatorem czy zasadcem, jakbyśmy ten termin chcieli przetłumaczyć na język polski bliższy może nawet czynnościom, które ta osoba miała przeprowadzić. Był to najczęściej albo mieszczanin, albo rycerz. W przypadku na przykład Koszalina przypuszcza się, że byli to dwaj rycerze, którzy zorganizowali gminę miejską. Ich zadaniem było pozyskanie osadników. Często byli to przybysze z odległych krajów, mogli to przybysze z Niemiec. Tutaj w przypadku Pomorza byli to zapewne osadnicy z Niemiec, ale także najbogatsi mieszkańcy okolicznych wsi, którzy mogli dać początek tej pierwszej gminie miejskiej. Nie mamy tak ważnego dokumentu jak przywilej lokacyjny w przypadku Karlina. Nie zachowały się żadne odpisy, ale jak wiemy, w różnych przypadkach nie zawsze ten przywilej lokacyjny był wydawany. Często zdarzało się tak, że właściciel ziemi, na której miała być lokowana wieś czy miasto, ustnie przekazywał miasto zasadcy i gminie miejskiej i określał, jakiego rodzaju prawo miało być nadane, jakiego rodzaju prawa i obowiązki mieli mieć mieszkańcy danego miasta. Kolejnym etapem po odebraniu miasta było wymierzenie powierzchni danego miasta, czy przestrzeni, w której miało być to miasto wzniesione. Praktyka, którą znamy z innych miast pomorskich, pokazuje, że najpierw wymierzano miasto, później kopano fosę, czy umacniano palisadą taki wymierzony teren i w obrębie tego terenu w środku wymierzano plan miasta, czyli parcele, miejsce na rynek, miejsce na kościół parafialny, miejsce na ratusz, czy te budynki, w których mieściły się, funkcjonowały władze miasta. Jak mówię, w przypadku Karlina takiego dokumentu nie mamy. Dokument lokacyjny określał również podstawy, nie tylko podstawy ustrojowe, czyli jakie prawo zostało nadane danej gminie miejskiej, ale także określał podstawy ustroju, czyli władzy sądowniczej, władzy i jakby zarysowywał pewne kontury dotyczące organizacji władz miejskich. I z drugiej strony, co niezwykle istotne dla takich miast, które znajdowały się we wczesnej fazie organizacji, określał podstawy gospodarcze, czyli zakres nadań pól, łąk, dostępu do rzeki, praw połowowych. I także często właściciel tego miasta, w przypadku Karlina był to biskup, określał, w jakim terminie mieszkańcy czy gmina miejska była zwolniona od świadczenia różnych powinności na jego rzecz.
Nie ma tu żadnych reguł, jak się okazuje. Wydawałoby się, że miasta, które startowały od lokacji na surowym korzeniu, powinny mieć ten okres wolnizny, tak zwanej wolnizny, dłuższy. A miasta, które tylko były przeorganizowane i nadawano już istniejącym osadom prawo miejskie, powinny mieć ten okres krótszy. A jak się okazuje, w przypadku chociażby Księstwa Szczecińskiego nie ma tutaj reguły i zdarzało się, że miasta, które lokowane były na tym surowym korzeniu, miały krótszy okres wolnizny, czyli zwolnienia od świadczeń na rzecz właściciela, niż miasta, które już wcześniej funkcjonowały, ale bez prawa miejskiego. Tak więc podstawowym dokumentem był akt lokacyjny. W przypadku Kalina takiego aktu lokacyjnego nie ma. Najstarsze informacje na temat Kalina zachowały się w dokumencie 24 marca 1299 roku. Był to dokument rycerza Jana von Slecen, który dotyczył regulacji granic wsi Rzepkowo oraz własności klasztoru cysterskiego w Bukowie. Dokument ten został wystawiony in Korlin, czyli w Karlinie, a na liście świadków znalazł się Horn Civis in Korlin, czyli mieszczanin, który miał na imię Horn. Dodatkowo określono, że jest to mieszczanin Civis, mieszczanin in Korlin, mieszczanin w Karlinie. Można więc przypuszczać, że pod koniec XIII wieku istniało już miasto, istniała gmina, choć tutaj są też pewne wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację źródeł i samego terminu civis. Czy oznacza on rzeczywiście mieszczaninę, czy mógł też oznaczać chociażby mieszkańca wsi, bo też takie przypadki na Pomorzu są. Ale przyjmijmy, że był to mieszkaniec miasta. Od początku XIV wieku nastąpiło w porównaniu z okresem wcześniejszym niesamowite zwiększenie ilości wzmianek dotyczących samego Kalina. Już 30 września 1304 roku biskup kamieński Henryk von Wachholz wystawił w Kalinie dokument. Potwierdził on w tym dokumencie otrzymanie 6 korców owca we wsi Biesiekierz od rycerzy Johannesa i Popona von Slecena. Tekst dokumentu wymienia również przedstawicieli kapituły kołobrzeskiej, a także licznych rycerzy. 4 lata później mamy kolejną wzmiankę na temat Karlina. Tym razem mamy dokument również biskupa Henryka von Wachholza, ale mamy informację o nadaniu wsi mieszkańcom zamku Castellanis. Castellanis, niekiedy w historiografii też taką próbowano właśnie ten termin interpretować, że tam, gdzie są kasztelanis, tam były pewnie kasztelani i kasztelanowie, czyli urzędnicy książęcy. Natomiast sam ten termin oznaczał również nie tylko kasztelanów, ale również mieszkańców zamku, czy załogę zamku. Tak więc tutaj w 1308 roku mamy informację o nadaniu wsi przez Henryka Wachholza załodze zamku w Karlinie wsi Dragocice, którą, jak czytamy w dokumencie, znajdowała się Prope Castrum Korlin, blisko zamku Karlino. Jak sobie wpiszemy w internetową wyszukiwarkę Dargocice i spróbujemy sobie określić odległość między Karlinem a Dargocicami, to jest 20 km. Tak więc to nie jest tak prope bardzo, tak bardzo blisko, no ale widocznie w tym okresie, w pierwszej dekadzie XIV wieku, sieć osadnicza była jeszcze na tyle słabo rozwinięta, że w ten właśnie sposób określono położenie wsi Dargocice. Wydaje się, że owa wieś Dargocice miała stanowić zaplecze gospodarcze dla zamku. Kolejne informacje, które pochodzą na temat Karlina, również znalazły się w dokumentach wydanych przez biskupa Henryka Wachholza w 1313 roku. I tutaj mamy pewną zmianę, bo w pierwszym dokumencie biskup potwierdził w kapitule kołobrzeskiej nadanie połowy wsi Pustary oraz innych uprawnień w zamian za wieś Dargocice, która należała wcześniej do kapituły kamieńskiej, a została nadana wspomnianej wcześniej załodze zamku w Karlinie. Również mamy ten zapis Proper Castrum Nostrum Corlin.
Wieś Dargocice znajdowała się miała więc blisko naszego zamku Karlino, pisze biskup Henryk von Warus. Ciekawy, interesujący jest drugi dokument w tej samej sprawie, wydany, niedatowany, ale wydany po 29 marca 1313 roku, a przynajmniej tak niemieccy historycy, badacze próbują jakoś chronologicznie określić moment, kiedy ten dokument został wydany. I tam mamy informację o tym, że ta wieś Dargocice została nadana czy przekazana nie zamkowi, nie załodze zamku, ale oppidum. Teraz pytanie, co oznaczał ów termin oppidum nostrum? Mogło to oznaczać i zarówno zamek, gród umocniony, ale także małe miasteczko czy małe miasto. Pytanie, które tutaj się od razu rysuje, to czy owa wieś Dargocice nie została przeniesiona jako własność zamku na własność mieszczan? To pytanie być może będzie musiało pozostać otwarte. Niemniej jednak, w pierwszych dwóch dekadach XIV wieku widać, że mamy coraz więcej zmianek na temat Karlina. I co ciekawe, jeszcze jeden przykład. W 1320 roku w Kołobrzegu, wśród krajców kołobrzeckich, można odnaleźć Gerardusa Corlina. Być może pozwala to domniemywać, że owe nazwisko Corlin wskazuje na pochodzenie tego mieszczanina kołobrzeskiego właśnie z Karlina. Nie byłoby to takie dziwne, bowiem zarówno Karlino, jak i Kołobrzeg rządziły się prawem lubeckim. A poza tym były to miasta biskupie. Pokazuje to jednocześnie być może ten przykład, że już w tej wczesnej fazie istnienia miasta w Karlinie następowały kontakty i wymiana społeczna między małym miastem, takim jakim było Karlino, z dużym Kołobrzegiem. Kolejne zmianki mnożą się już w latach 30., 40. i w drugiej połowie wieku XIV. Zachowane źródła wskazują na ścisły związek między zamkiem i miastem. Na ich podstawie powstaje nieodparte wrażenie, że miasto w Karlinie pozostawało w cieniu zamku, a jego mieszkańcy mieli w zamierzeniu założycieli, biskupów kamińskich, spełniać funkcje usługowe wobec biskupa kamińskiego i wobec załogi zamku. Potwierdza to chociażby zapis tzw. statutów kapituły kamińskiej spisanych przed 1385 roku, w których czytamy o castrum Corlinense cum civitate, czyli zamku karlińskim z miastem. Zapis ten zdaje się sugerować prymat zamku nad miastem. Niewiele wiadomo na temat organizacji, na temat ustroju i organizacji władz miejskich Karlina w średniowieczu. Ale wspomniane statuty kapituły kamińskiej sprzed 1385 roku, czyli dosyć późne, potwierdzają, że miasto rządziło się prawem lubeckim. Podobnie zresztą jak Kołobrzeg, podobnie jak Koszalin, podobnie jak Maszewo. Czyli te miasta, które były zakładane przez biskupów kamińskich i funkcjonowały w gestii ordynariuszy diecezji. Biskup, czytamy dalej, biskup kamiński miał otrzymywać się na podstawie statutów 2/3 dochodów z tytułu sądownictwa miejskiego. Rajcy miasta mogli zatrzymać 1/3 dochodu z tego tytułu. Być może zapis, że Karlino miało mieć prawo lubeckie w zakresie prawa sądowego analogicznie jak w Kołobrzegu, wskazuje, że to Kołobrzeg był instytucją odwoławczą w sprawach ustrojowych dla Karlina. Zapisy statutów kamieńskich gwarantowały ponadto biskupowi wyłączność połowów na odcinku Pacenty między zamkiem w Karlinie a jej ujściem do Morza Bałtyckiego. Biskup karał wszelkie próby utrudnienia tych połowów ekskomuniką. Zresztą takie rozwiązania znalazły się również w odniesieniu do innych miast z terenu dominium biskupiego. Co wiemy na temat mieszczan karlińskich w średniowieczu? Informacji jest niewiele, ale są ciekawe
a nie znalazłem potwierdzenia, czy nie znalazłem szans zainteresowania w literaturze dotyczącej Karlina tym problemem. Są to informacje, dodajmy, przypadkowe i niezwykle rzadkie. Przykład pierwszy. 1362 mamy jako rozjemcę konfliktu między rodem rycerskim Heidebrecka a klasztorem cysterskim w Darguniu zmiarkowanego Piotra Pribe de Colin Civis, czyli Piotra Pribe, mieszczanina z Karlina, który miał rozsądzić ten spór razem z Piotrem Kameke ze Strzeżenic. W 1378 mamy z kolei informację o Tidericus Parsow i Lubeke, czyli Dietrichu Parsowie i Lubeke, burmistrzach w Karlinie. Czyli mamy tutaj informację o tym, że tych burmistrzów w Karlinie było dwóch. To nie była taka wyjątkowa sprawa, bo zdarzały się miasta, gdzie tych burmistrzów było trzech albo nawet czterech. Ciekawą postacią jest tutaj pierwsza z wymienionych osób, Tidericus Parsow. Jeśli przyjmiemy, że był to mieszczanin kołobrzeski, burmistrz karliński, to w późniejszym okresie znajdujemy ród rycerski Parsow, który funkcjonował na terenie Dominium Biskupiego. Także mielibyśmy tutaj przejście mieszczan, czy przynajmniej jednego mieszczanina ze stanu właśnie miejskiego do stanu rycerskiego. Bardzo, bardzo ciekawe, interesujące. Dalej mamy z lat 30. XV wieku kolejne informacje o burmistrzach Karlina. Ale są to nadal informacje bardzo przypadkowe i no też, tak jak bym powiedział, wykoncypowane. Jak wyglądała gospodarka miejska? Na temat gospodarki miejskiej Karlina mamy przede wszystkim do dyspozycji konfirmację czy potwierdzenie przywileju miejskiego. Tutaj jest dopiero to potwierdzenie. Już właściwie po 200 latach funkcjonowania miasta mamy dopiero informację o tym, że był jakiś dokument lokacyjny. 1 lutego 1500 roku biskup Marcin Hajt potwierdził przywileje miasta, a także stosowanie w nim prawa łódzkiego. To jest kolejny dowód. Jest to jednocześnie najstarszy zachowany dokument, na podstawie którego można nieco więcej powiedzieć o ustroju gospodarce miejskiej, a także relacjach mieszczan z właścicielem miasta, czyli biskupa. W świetle tego dokumentu widać, że biskup zachował dla siebie prawo do mianowania sędziego miejskiego. I to można przypuszczać, że dotyczyło to sędzia miejski miał prawo do sądzenia w tzw. mniejszych i większych sprawach. W większych sprawach chodziło tutaj o na przykład zabójstwo, najście na drodze publicznej, podpalenie. To były tak zwane sądownictwo wyższe i sądownictwo niższe, czyli jakieś bójki, ale także kwestie niesporne, czyli na przykład potwierdzenie testamentu przed sądem miejskim. Biskup zastrzegł również dla siebie połowę dochodów z kar sądownictwa wyższego, a także 12 łanów na obszarze patrimonium miejskiego. Czyli tutaj mamy też potwierdzenie, że takie patrimonium rzeczywiście było wydzielone. Patrimonium był to obszar wyznaczony granicami, obszar gruntów ornych, ziemi uprawnej, lasów, łąk, który był w łącznym użytkowaniu mieszczan. Dalej. Na tych 12 łanach, przynajmniej tak w historiografii się podaje, biskup zniósł folwark. Marcin Hajt udzielił również prawa mieszczanom do non evocandum. Co to oznaczało? Oznaczało to uwolnienie mieszczan od sądownictwa poza rodzinnym miastem na wezwanie oficjała biskupiego, czyli urzędnika, którego delegował biskup. Biskup zagwarantował sobie również pierwszeństwo w przyszłych sporach o granice patrimonium miejskiego. Zagwarantował miastu. Czyli gdyby doszło do jakichś sporów o przebieg granicy patrimonium miejskiego, na przykład z mieszkańcami okolicznych wsi, to wtedy biskup z reguły miał rozstrzygać na korzyść miasta. Miasto zostało również zwolnione z obowiązku udziału w oprawach wojennych biskupa, a mieszczanie musieli jedynie bronić zamku oraz młynów miejskich. Na podstawie odnowionego przywileju mieszczanie zostali zobowiązani do płacenia biskupowi 5 guldenów 20 grzywien rocznie świadczeń w przeddzień narodzenia pańskiego na zamku w Karlinie, czyli 23 grudnia musieli płacić biskupowi
co roku podatek. Ta infrastruktura gospodarcza i podstawy gospodarcze miasta, niewiele o nich się dowiadujemy. Wiemy, z 1492 roku jest informacja na temat odbudowanego młyna miejskiego. Z XVI wieku zachowały się z kolei informacje o cechach rzemieślniczych, które funkcjonowały w miastach, takich jak krawce, piwowarzy czy kowale, ale można przypuszczać, że rzemieślnicy funkcjonowali w Torunie wcześniej, natomiast nie byli skupieni w cechach. Jeszcze tylko może na temat parafii tarnińskiej, bo to też wydaje mi się dla funkcjonowania gminy miejskiej była sprawa dosyć istotna. Jakby waga, znaczenie tych informacji, które się zachowały na ten temat jest niezwykle duża, ale tych informacji jest mało. W 1335 roku zmiarkowany został Franciszek, pleban w Karlinie. To jest dopiero pierwsze potwierdzenie, że funkcjonowała tu parafia, ale jeśli byśmy przyjęli, że miasto zostało lokowane w drugiej połowie wieku XIII, to można przyjąć, że mniej więcej w tym okresie powstała w Karlinie parafia. Ale potwierdzenie mamy dopiero w 1335 roku. Kościół karliński obsługiwał nie tylko proboszcz, ale także wikariusz, który jest wymieniany w 1378 roku. Znamy również wezwanie tego kościoła, była to parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. W średniowieczu patronat nad kościołem należał do biskupa kamińskiego. Wiemy również, że w 1510 roku ukończono budowę murowanej świątyni, którą miał wznieść na miejscu drewnianego budynku i sfinansować burmistrz karliński Klaus Ringhorn. Karlina była nie tylko parafią miejską, ale także do kościoła parafialnego udawali się zapewne mieszkańcy okolicznych wsi, jak Kowalcz, Niedalino, Koziar Góra i Garłki. W średniowieczu ta sieć parafialna była stosunkowo rzadka, tak więc tutaj trzeba było zapewnić obsługę duchową również mieszkańcom okolicznych wsi. To była praktyka, którą w średniowieczu powszechnie przyjmowano. W 1411 roku pleban karliński Henryk Schmidt wraz z braćmi ufundował w kościele parafialnym w Karlinie wikarium po 30 tysięcy rycerzy, świętych Erasma, Jerzego, Katarzyny, Doroty i Barbary. Utrzymanie tej fundacji miało zapewnić dochód w wysokości 8 grzywien dochodu z domu należącego do pewnego mieszczanina kołobrzeskiego. Z późniejszego okresu zachowały się jedynie bardzo skromne wzmianki na temat ołtarzy i wikariatów w kościele karlińskim. W 1439 roku mamy fundację Adama Podewilsa, a w 1490 wiemy, że funkcjonowała wówczas wikaria, której patronat należał do burmistrzów i rajców karlińskich. Wiemy również, że przy kaplicy świętego Jerzego pod miastem funkcjonował inny wikariat o bliżej określonym patronacie. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o życie religijne. Nie chciałbym już tutaj rozwijać wątku zamku i stosunku biskupów karlińskich i zamku do mieszczan karlińskich. Myślę, że problem ten jest na tyle ważny i złożony, że powinien stać się w przyszłości, myślę, że niedalekiej, przedmiotem dalszych badań, a zapowiedzi pana doktora Mingalskiego i pana Krystiana Zaleskiego, no, widać, że są na to pewne szanse, tak więc myślę, że otrzymamy w jakiejś bliżej określonej perspektywie czasowej pełniejszy obraz przeszłości średniowiecznego i wczesno-nowożytnego Karlina. Na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Tradycyjnie zapytam się, czy mamy jakieś pytania tutaj do referentów. Dla referentów już sensu stricto związane bardzo silnie z dziejami Karlina na przestrzeni. Mów, nie bójmy się, bo jest tysięcy lat. Pan burmistrz. Ja mam jedno pytanie do pana doktora. Bo my żyjemy od wielu, wielu lat przeświadczeni, że prawo miejskie nadano w 1385 roku. Nadal jeden z biskupów kamieńskich. Czy pan na podstawie tego, co pan mówił o tych wszystkich zmiankach, ma jakieś swoje przypuszczenia co do rzeczywistej daty nadania tych praw miejskich?
No jest to, podejrzewam, mit historiograficzny, na pewno nie w 1385 roku. Z kilku powodów. Po pierwsze, te dokumenty, na które tutaj Pan się powołuje, nie zostały wydane w 1385, ale przed 1385. No różne też badacze datują do 1380, ale powiedzmy, że nie jest to może aż tak te istotne. Natomiast ja bym się przychylał bardziej do tej drugiej połowy wieku XIII. I na ten moment dokładnie tutaj początek miasta w Karlinie. No, świadczą o tym chociażby te wzmianki dotyczące mieszczan. Zresztą też jak popatrzymy na wiek XIV, tam jest kilka zmian, które pokazują, że nawet gdybyśmy wzięli ten 385 rok jako pewną datę, która wyznaczałaby początek istnienia miasta, to wzmianki o mieszczanach są wcześniejsze. Tak więc no, nie jest moim zdaniem to ta data 1385 do utrzymania, ale to jest chyba optymistyczne, bo można by przesunąć z czystym sumieniem początki Karlina i tradycji miejskich o stulecie. Jeżeli mogę dodać, to kolega brał udział w pewnych projektach takich rocznicowych, monograficznych innych miast pomorskich i niestety musiał tam ekwilibrystykę stosować. Miasta obchodziły ileś tam setlecie, a okazywało się, że pierwsze zmianki w tych miastach były co najmniej o pół wieku późniejsze. Także w tym przypadku cofamy, to jest, że tak powiem, z dużym ukłonem w kierunku Karlina, ale zarazem ewenement, ale i plus. Ja mam pytanie do pana profesora tutaj Jankowskiego. Czy jest w planach dalsza eksploatacja grodziska w Lubiechowie? To znaczy ciężko mówić o planach i ciężko mówić o eksploatacji, ponieważ badania archeologiczne ostatnie... Ja jestem odtwórcą historycznym i niestety w ostatnim czasie spotkałam się z ludźmi, którzy powiedzmy grywaczami metalu sobie chodzą po polach. Znaleziono bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy, które na dzień dzisiejszy mogłyby na coś wskazywać, tak? Na temat historii nie tylko miasta, ale i tutejszej okolicy. Szanowni Państwo, na terenie Polski jest pół miliona, jeszcze raz powtórzę, stanowisk archeologicznych. Archeologów czynnych zawodowo 3000. Jakie to rodzi problemy, nie będę Państwu opowiadał. Nie jesteśmy w stanie postawić archeologa, bo nie jesteśmy policjantami przy każdym stanowisku, tak? Podkreślę raz jeszcze. Ostatnie planowe badania, pomijam tutaj nadzory archeologiczne, które dzieją się, no bo nie wiem, ktoś na terenie średniowiecznego miasta prowadzi kanalizację, nadzór archeologiczny z mocy ustawy powinien być. Ostatnie planowe badania, niezwiązane, właściwie nawet związane, bo to było przypadkowe odkrycie, miały miejsce w roku 72. W ciągu ostatnich 50 lat archeolodzy właściwie nie zainteresowali się Karlinem, a grodzisko karlińskie, jeszcze raz powtórzę, badane było właściwie sondażowo, czyli wyrywkowo, 50 lat temu, tak? Ostatni raz w 65 roku. Ja przyznam się szczerze, na chwilę obecną nie. Ja w tej chwili kończę, czy finalizuję duży projekt poświęcony badaniom do rzeczy Regii. Do rzeczy Parsenty było badane i monograficznie opracowane przez świętej pamięci już profesora Władysława Łosińskiego. Stąd też ja tą Parsentę dotychczas nie wchodziłem. Badałem rzekę równoległą, Regę. Między innymi po to, żeby porównać, czy coś pomiędzy tymi, czy jakieś, że tak powiem, podobieństwa, czy różnice pomiędzy tymi dwoma obszarami występują. Na chwilę obecną nic nie wiadomo. To jeszcze jedno pytanie z tym związane. Czy poza oczywiście naczyniami zostały znalezione jakieś inne przedmioty typu kabłączki, kwipuły? Nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Toba Maseczna, później Drawska Pomorskiego, w ziemi wałeckiej też posiadłości, ale w dwóch liniach też dwie religie mamy, i protestancką linię, i też katolicką. Także to są te pogranicza. Ziemia wałecka takim pograniczem była i myślę, że to jest bardzo ciekawe właśnie ujęcie, ukazanie tych wątków. Czy Karlino jest pograniczem? Tak, ale wewnętrzne, wewnątrz Pomorza, między, tutaj też Rafał pokazałeś, między księstwem biskupim a księstwem pomorskim, ziemią białogardzko-szczecinecką. I to też bardzo fajnie te rzeczy można tutaj przekazać i ukazać. Proszę Państwa, czyli podsumowania. Tematów jest wiele. Myśmy dzisiaj tylko dotknęli trzech miast i dotknęli kilku tematów. Praktycznie każdy z tych tematów można
jeszcze rozwijać, pogłębiać i można dodawać nowe wątki, jak jesteśmy w Harlinie, no to żeśmy tylko dotknęli fragmentów dziejów. Można zdecydowanie, myślę, że dużo mówić o czasach nowożytnych. W zasadzie nie było nigdy nic mówione o czasach nowożytnych, bądź bardzo mało, chociaż Carmino na Pomorzu należy do różnych miejscowości wyjątkowych, gdyż posiada kilka książek o ujęciu praktycznie monograficznym i to w czasach także niemieckich, ale także, uwaga, dwie książki będące próbą monografii w czasach polskich. Nie mamy drugiego takiego miasta na Pomorzu, które posiada dwie próby ujęcia monograficznego. Nie bądź bardziej udany, zwłaszcza na pierwszym, chyba mniej. Także proszę Państwa, ale wiele tych tematów nie jest ujęte. To znaczy, ja zawsze zwracam uwagę, dlaczego apeluję tutaj do moich koleżanek, kolegów i organizując czy współorganizując pewne wydarzenia naukowe, staram się, aby zawsze tematy, referaty były oparte na silnej podstawie źródłowej. Literatura literaturą, ale proszę Państwa, dostęp do źródeł. Odkrywanie tego nowego, żebyśmy zawsze byli krok za krokiem, cegiełka za cegiełką, bliżej poznania i zaspokajania naszej ciekawości. Bo dlaczego to wszystko robimy? Bo jesteśmy ciekawi, jak kiedyś wyglądało życie, jakie miały wpływ czynniki środowiskowe, ludzkie i wszystkie inne na życie człowieka, jak żyło się człowiekowi. Proszę Państwa, historia to nie tylko polityka, może przede wszystkim to nie polityka, to kultura, to gospodarka. Myśmy zwracali uwagę na tego typu rzeczy, które wydają się czasami takie mało popularne, ale to z nich wynika życie człowieka zdecydowanie bardziej niż z polityki lokalnej, czy szerszej, powiedzmy ogólnonarodowej, państwowej, czy wręcz europejskiej. Także proszę Państwa, myślę, że można postawić jakieś postulaty badawcze, może nie wyjdę tutaj przed szereg, ale patrząc tutaj na pana burmistrza, na postulaty, które były troszeczkę wynikały między wierszami tutaj z referatów Andrzeja Piotrowskiego i Grzegorza Kierszysa, i Andrzeja Janowskiego, zwłaszcza, a także Rafała Siemińskiego, tych wszystkich karlińskich. Właśnie ta biała plama na mapie Karlina. Nie mamy, czy Karlino jest miastem na surowym korzeniu, czy nie jest. No i tutaj ostateczne słowo musi dać odpowiedź archeologia. Może jest okazja, panie burmistrzu, żeby tą przysłowiową łopatę archeologa chociażby gdzieś wyrywkowo, to znów wracając do teorii Grzegorza Kierszysa, może mieć pecha i wbijemy tam, gdzie nic nie będzie. Ale jak się nie wbije, się nie dowiemy, czy coś będzie, czy nie będzie. Może pomyśleć można nad jakimś niewielkim projekcie weryfikacyjnym właśnie. Kwestia tego grudziska, o którym ty, Andrzeju, mówiłeś i kwestia miasta. Myślę, że bardzo dużo ewentualnych złapania chronologii z dwoma obiektami odpowie nam na podstawowe pytanie o początki Karlina. To pytanie, od którego Rafał Siemiński rozpoczął swój referat dzisiejszy i myślę, że na to tutaj wspólnie z panem Krystianem możemy pomyśleć też nad kwestią pozyskania środków zewnętrznych, bo to też nie wszystko zawsze i trzeba realizować ze środków, nazwijmy to, budżetowych. To tylko takie pierwsze pytanie, widzę tutaj Andrzej Janowski się zgłasza. Szanowni Państwo, myślę, że nieszczęściem stało się, że badania, no bo tak to zostało nazwane, badania zamków, które były prowadzone były bez udziału archeologa. To znaczy były to badania stricte architektoniczne, polegające na odsunięciu bryły, natomiast nie zostały zarejestrowane warstwa ani pozyskany materiał. Wtedy była szansa na to, żeby odpowiedzieć na to, kiedy powstał zamek, gdybyśmy wiedzieli pewnie, kiedy powstał zamek, bylibyśmy bliżej odpowiedzi na pytanie, kiedy powstało Karlino. W tej chwili tak naprawdę no, tej szansy w tamtym miejscu przynajmniej, myślę, że zamek jest dosyć kluczowym elementem tutaj topografii Karlina. W tej chwili jesteśmy tego pozbawieni. Bardzo dziękuję za głos. Jeżeli mogę powiedzieć, że Państwa, ponieważ trwają prace, czy będą trwały prace na temat szerszego opracowania dziejów, takich całościowych, proszę Państwa, zwracam się do Państwa jako do mieszkańców regionu, pasjonatów o pomoc. Pomoc w postaci gromadzenia dokumentów życia społecznego Państwo mają i tak już to, czego bardzo wiele miast nie ma muzeum. I ze swojej strony jako badacza muszę przede wszystkim serdecznie podziękować władzom miasta, które wiele lat temu zdecydowały się na uruchomienie muzeum ziemi karlińskiej za przede wszystkim odwagę, bo kiedy kultura coraz bardziej, coraz częściej czasami spychana na margines, ważniejsze jest 100 metrów chodnika czy 200 metrów kanalizacji, podjęto decyzję o inwestycji w przyszłość, w nas wszystkich, czyli w powołanie
muzeum. Teraz, że podjęto decyzję o realizacji tego projektu, którego jesteśmy dzisiaj tutaj efektem tego, że jest ta konferencja, że będą działy się dalsze wydarzenia, że będą tutaj prace, że jest właśnie współpraca trzech partnerskich miast, Biuren, Karwino i Wałbrzycha. To jest przede wszystkim wielka odwaga i za to ze swojej strony jako środowiska, myślę, że moi koledzy się pod tym podpiszą, naukowego, bardzo serdecznie dziękujemy i zarazem gratulujemy tej odwagi, bo nie wszystkie samorządy stać na tego typu odwagę. Także proszę Państwa, bardzo jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za ten udział. A o tych dokumentach społecznych, Państwa, jeżeli Państwo mają materiały, zwłaszcza dotyczy to czasów pewnie po roku 45, ale także przed, jeżeli Państwo wiedzą, ja myślę, że wszelkiego rodzaju materiały, zeznania, relacje, tutaj kolega Krystian skrzętnie będzie gromadzić. Właśnie, proszę Państwa, bo to są relacje o nas samych. Kto będzie o nas mówił, kiedy nas już zabraknie? Musimy dokumentować to, co robimy. Proszę Państwa, to, co mówiliśmy tutaj od godziny 10 rano, powoli staje się historią. To już jest historia. I to też należy już dokumentować. Należy mówić o tym, robić zdjęcia, spisywać, bo za lat 5, 10, 15, 50, 100 nas nie będzie i proszę Państwa, będzie trzeba zaświadczać o tym, że takie wydarzenia dzisiaj się tutaj odbyło. Dlatego proszę Państwa, pamiętajmy zawsze o tym, że to co robimy, człowiek, tak jak moi koledzy powiedzieli, zawsze stawiamy sobie ślady, żebyśmy te ślady świadomie dokumentowali, żeby ten procent tych śladów, które zanikają w przestrzeni wieków, był jak najmniejszy. To jest taki mój apel na zakończenie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję, że Państwo wytrwali do końca spotkania. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować tłumaczom za to, że oni przez cały czas, że tak powiem, byli na posterunku i wszystkie nasze referaty w dwie strony tłumaczyli. Wielkie brawa dla tłumaczy. Pozwolę sobie od razu przypomnieć i poprosić o oddanie sprzętu do tłumaczenia, żeby tutaj Pan nie miał problemu z rozliczeniem się z szefem. I proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Nie muszę przejść. Głos ostatni, Pan Krystian. Dziękuję Paweł. Chętnie wygłosiłeś kolejny referat. Zmieściłeś się w czasie. W sumie my wszyscy, bo jeszcze mamy 20 minut według planu. Ja bym w imieniu burmistrza, w imieniu mieszkańców Karwina serdecznie dziękuję za przybycie i wszystkich gości, którzy wytrwali, zapraszamy na wspólny obiad w restauracji Podwórko. Dla osób, które nie dysponują swoim transportem, jest postawiony specjalny bus, który również dowiezie na miejsce obiadu. Z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję jeszcze raz.